Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium zapraszają na audycję Rozmowy o fantastyce. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie na antenie Radia Paranormalium właśnie tutaj, właśnie teraz, w tę piękną sobotę, cieplutką sobotę 1 czerwca roku pańskiego 2019. Witamy i zapraszamy do wlania do uszu i duszy kolejnego odcinka audycji Rozmowy o Fantastyce. Dzisiaj będzie odcinek mocno taki już wakacyjny, mimo że do wakacji został jeszcze prawie miesiąc, to już jednak postanowiliśmy poruszyć taki temat wakacyjny, właściwie wakacyjno-lekturowy. Polecamy dzisiejszą audycję molom książkowym, a szczególnie tym, które lubują się w literaturze science fiction i fantastyce. Bowiem dzisiaj będziemy, a właściwie nasi goście będą prezentować, czy też proponować książki, które mól książkowy lubujący się w SF powinien koniecznie zabrać ze sobą na wakacyjne wojaże. Przy mikrofonie i za stronami technicznymi audycji, jak zawsze, Marek Sękiewelius, a po drugiej stronie, oj, mocny skład. W składzie Marek Żelkowski i Wiktor Żwikiewicz, prowadzący rozmowę, oraz dr Marta Kłaćkocot, Krzysztof Sokołowski, Andrzej Kruk-Apelt oraz Mirosław Gołyński. Tak więc, zanim... Też doktor. A ja magister. Tylko. Wyłączamy się. Nie przejmuj się, Marku, to wielu tak ma. Tak. Więc z tego powodu nie musimy się tytułować. A no właśnie. Zanim przekażę głos fantastycznym gościom po drugiej stronie połączenia internetowego oraz przy naszym telefonie, podam kontakty do Radia Paranormalium, pod którymi będziemy zbierać dzisiaj komentarze. Dzisiaj, ponieważ nasz telefon jest zajęty, będziemy zbierać komentarze wyłącznie w postaci tekstowej, ale myślę, że to nie zrazi Państwa przed komentowaniem, proponowaniem własnych lektur. Jesteśmy na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można także pisać do nas na gadu-gadu pod numerem 36088002, 36088002. Nasz numer SMS to... O matko boska, co to tam się włączyło? Jest jakaś rakieta startuje albo coś. Numer SMS-ów to 530-620-493. Można nas także oczywiście spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i portalu Bibliotekarium, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze, no i oczywiście propozycje lektur na wakacje, tych szczególnie fantastycznych, na nasz adres e-mail radio@paranormalium.pl. A więc, ponieważ dzisiaj nie tylko Bydgoszcz gości na naszej antenie, tradycyjnie halo, halo, wszechświat. Halo, halo. Wszechświat jak to się nie odpowiada. No tak. Właśnie, milczenie wszechświata. Ja chyba powinienem coś powiedzieć, ale mnie zatkało. No milczenie wszechświata jest pewnym problemem. Jest pewnym problemem, a sądząc po odgłosach, które się dobywają w moich słuchawkach, to będzie ciekawie dzisiaj w czasie audycji. Skoro na początku startują rakiety, to boję się pomyśleć, co będzie pod koniec. Cóż, Marek zapowiadał, że to będzie audycja, która będzie taka na luzie i będzie sporo polecanek. Rzeczywiście polecanki będą, ale ona oczywiście, no nie bylibyśmy sobą, gdyby jednak pewnego waloru edukacyjnego nie miała. Dzisiaj sobie przemaszerujemy, a w każdym razie postaramy się przemaszerować, przez podgatunki fantastyki naukowej i może fantasy. A troszeczkę, żeby pokazać, że te podgatunki, owszem, bardzo fajnie, że są i bardzo dobrze, że jakaś próba usystematyzowania fantastyki w ogóle istnieje. Niemniej jednak trzeba mieć świadomość, że
że te wszystkie podziały, one są jednak, one się sprawdzają tylko do pewnego stopnia. To znaczy, bardzo często jest tak, że jeden utwór przynależy do kilku możliwych podgatunków, a jak tutaj w rozmowie przed wejściem na antenę ustaliliśmy, im lepszy utwór, tym do większej ilości podgatunków można go właściwie zakwalifikować. Myślę, że tym krótkim wstępem, żeby nie nudzić, to tego krótkiego wstępu wystarczy i może przejdziemy już do tych obiecanych polecanek, chyba, że ktoś z naszych gości na antenie chce jeszcze w tym ogólnym temacie coś powiedzieć. Nie słyszę. Jeśli mogę, to bardzo chętnie. No to na ciebie można liczyć, Wiktorze, proszę bardzo. Otóż tak mnie tknęło, czy rzeczywiście jaki sens ma audycja polecania, zwracania uwagi na pewne książki i tak dalej. Otóż sens chyba jest. Przede wszystkim w tym, że wszyscy czytelnicy to są właściwie bardzo podobni do kierowców samochodów. Zapierdalają swoimi automobilami, świetnie oczywiście jak kierowcy rajdowi. Natomiast rzeczywistość nasza, tak jak my tutaj siedzimy w tym rozmawiamy, jesteśmy po prostu drogowskazami przy tych drogach, bez których właściwie trudno pilotować automobile. Oczywiście drogi są, podgatunki są, natomiast wskazywanie tych wsi poszczególnych domków i tak dalej czasami się opłaca po prostu. Czasami warto zwracać uwagę kierowcom, czyli my spróbujmy zwracać. Jak powiedziałeś, Wiktorze, o tych kierowcach, to natychmiast pojawił się dźwięk, przypuszczam, że policji, więc nigdy tego gazu za bardzo nie należy wciskać, bo to się może źle skończyć. To tak a propos. No to co? Szanowni słuchacze i szanowni zgromadzeni, zaczynamy w takim razie polecanki. To zacznijmy może od science fiction, od tej hard science fiction, czyli od tego podgatunku fantastyki naukowej, który kładzie nacisk na naukę, technologię, uwzględnia wiele szczegółów technicznych i no cóż, warto na początek, na rozgrzewkę myślę o tym podgatunku powiedzieć. On jest dosyć pojemny, bo mieszczą się w nim zarówno takie kawałki mówiące o, na przykład o arce podróżującej przez wszechświat, o eksploracji kosmosu, o obcych, o podróżach w czasie, czyli te klasyczne właściwie tematy, które gdzieś tam w science fiction się pojawiały. No to cóż, to zapraszam. Oczywiście zapraszam na początek Martę. Jeżeli chodzi o taką science fiction najwyższych lotów, to można by na początek powrócić trochę do klasyki, czyli do Lema. I pierwsze moje skojarzenie, chociaż bardzo wiele tytułów Lema można by tutaj wymyślić, to jest Powrót z gwiazd, bo to jest tekst, który od czasu do czasu warto sobie przypomnieć i to jest jednocześnie science fiction, która nie traci wiele z tego swojego uroku przyszłości i zachwytu nad technologią, nad rozwojem, a z drugiej strony stawia bardzo ważne i przewrotne pytania o przyszłość społeczeństwa, bo w zasadzie to bardziej zmiana społeczna tutaj Lema interesuje, aniżeli zachwycywanie się technologią. A oprócz tego na przykład Diaspora Grega Igana czy Accelerando Charlesa Strossa. Teksty, które wybiegają bardzo, bardzo daleko w przyszłość, przewrotnie daleko w przyszłość i pokazują, czy właściwie możemy stawiać jeszcze pytania o człowieczeństwo w tak odległej przyszłości, która stawia nam pod znakiem zapytania wszystkie kategorie, do których jesteśmy przyzwyczajeni.
czy jeżeli wyłuskamy człowieka z ciała i z jego warunków fizycznych, to będziemy jeszcze w ogóle mogli mówić o ludzkości jako gatunku. I to są te najważniejsze pytania, które science fiction stawia. No to tak na początek. I tu od razu uwaga, cieszę się, że została wymieniona powieść Lema Powrót z gwiazd, bo tacy bardzo twardzi i zagorzali ludzie, którzy dzielą na podgatunki, zaraz by powiedzieli, że koniecznie Powrót z gwiazd trzeba zakwalifikować, zaszufladkować na przykład do antyutopii. Takie przynajmniej spotkałem głosy. I to jest właśnie, od razu na początku pojawia nam się to, co starałem się przekazać się w tym pierwszym wystąpieniu. Mhm. Otóż nie da się literatury wzorem matematyki podzielić tak na szufladki, które są zawsze osobne. No powiem, że te odgłosy stają się coraz ciekawsze. Jestem pełen zadziwienia. To tyle uwagi, tej uwagi, która dotyczyła Powrotu z gwiazd, że to właśnie jest taki utwór, który z jednej strony rzeczywiście pasuje do tej hard science fiction, z drugiej strony ktoś go tam również kwalifikuje do... Oczywiście on do fantastyki socjologicznej też pasuje, no bo kwestia jest taka, że te konwencje czy subkonwencje fantastyki to nie są sztywne ramy, bo no, to tak jak właśnie zostało powiedziane, im lepszy tekst, tym bardziej bliska jego przynależność do określonej konwencji, bo tak naprawdę to gatunek, czy konwencja gatunkowa, czy subkonwencja to jest pewien zespół postulatów wobec tekstu, a nie szufladka, do której ten tekst można raz na rzecz wrzucić. Naprawdę jest coraz ciekawiej. Naprawdę jest coraz ciekawiej. Te odgłosy są fascynujące. W każdym bądź razie ja to pewno dzisiaj będę podkreślał jeszcze wielokrotnie, że to szufladkowanie musi mieć jednak swoje granice i trzeba pamiętać, że nie da się utworu wrzucić do jednej szufladki i być zadowolonym, że już się wykonało zadanie. Poproszę się nie da, jeżeli mogę jeszcze, bo tak samo możemy zrobić z Accelerando, gdyż właściwie pierwsza część Accelerando to jest z kolei klasyczny cyberpunk, więc właściwie wszystkie wymienione przez Martę teksty w pewnym sensie nie są jednoznaczne. Ja myślę, że w ogóle to będzie nam tutaj cały czas towarzyszyło wielki tekst. Wielkość tekstu polega również na tym, że przekracza ramy, które ktoś sobie wymyślił do zaszufladkowania, Unia też pewnie krytycy domorośli, do zaszufladkowania literatury, prawda? Także... Pewnie... No wiesz, do prokrustowego łoża pasuje przeciętność tylko, prawda? Krzysztofie, no więc o to chodzi, że słabsze teksty... Tak. Krzysztofie, ale skoro już jesteś przy głosie, to zapraszam. Teraz. Tylko ty powiedz mi, Marku, czy my się trzymamy jakoś tego motywu wakacyjnego? Trzymamy się, ale no wszystko dozwolone. Możemy być zjadliwi i oferować na wakacje teksty ciężkiego kalibru na przykład. Jak najbardziej. Co zrobiłam przed chwilą. Tak jest. Znaczy, trudno powiedzieć, nie wiem, co powiedzieć o kalibrze, ale w tym podziale, który tutaj się zaczął wyłaniać, należy koniecznie uwzględnić, że jeżeli mamy hard science fiction, to w ramach hard science fiction z pewnością mieści się fantastyka socjologiczna, z pewnością mieści się cyberpunk i steampunk i z pewnością mieszczą się historie alternatywne. Więc jest to pojęciem, hard SF jest pojęciem nadrzędnym. Natomiast kwestia wakacyjna, no przyjęło się uważać, że na wakacje proponuje się rzeczy lżejszego kalibru, takie bardziej rozrywkowe, bo to jest pora, kiedy człowiek się odpręża i ma odpocząć zarówno fizycznie, jak i intelektualnie w codzienności, jeżeli mu ta codzienność go intelektualnie obciąża, czego nie jestem pewien.
ale ja uważam, że wakacyjny temat można rozwiązać inaczej. Po prostu nie można brać książek grubych. To bardzo ciekawe podejście. Na czytniku, Krzysztof, możesz wziąć wszystko. Słucham? Na czytniku możesz wziąć wszystko. Tak, właśnie chciałem powiedzieć. Nawet Dikaja. Były takie książki, które mają wersje e-pubowe albo te kindlowskie, bo wyobraź sobie, że ja radzę teraz Ursulę Le Guin i patrzę na półkę, a jak ktoś weźmie sobie najnowsze wydanie Ursuli Le Guin ze sobą, to już nie weźmie drugiej pary gaci i skarpetek. No nie wiem, czy akurat branie książek zamiast zmiany bielizny jest dowodem kultury wakacyjnej. Więc teraz, żeby przejść do rzeczy, po zakończywszy serię żartów, to jeżeli chodzi o taką najbardziej klasycznych fantastyk, u mnie pierwsze miejsce Gwiazdy moje przeznaczenie. Gwiazdy moje przeznaczenie Bester. Drugi mój typ to 451 stopni Fahrenheita Bradbury'ego. A jeżeli chodzi o Lema przewarto, to niewątpliwie. To jeśli chodzi o Lema, to proponowałbym Niezwyciężonego. On jest na powierzchni bardzo szaleńczo przygodowy i wakacyjny, zwłaszcza jak komary cię opadną na wakacjach, to ty się Natomiast jeżeli ktoś chce się zagłębić w lekturę, to tam jest w co się wgryźć. Można surfować po powierzchni. To jest taka płaszczyzna fajnego naszego Bałtyku. Możesz sobie jeździć na skuterze wodnym po powierzchni, a jak się uprzesz, to jest gdzie nurkować. Okay. I wszystkie mają wersje e-bookowe. Ja tylko powiem, że przez O35, który słucha naszej audycji, jesteśmy podejrzewani, że któryś z nas jest podejrzewany o to, że sobie w tak zwanym międzyczasie blenduje drinki. Ale to widać, kto to Mirek oczywiście, on jest wszystkiemu winien. No rozumiem, ale nie wgłębiam się w temat. Powiem tylko o tym, co powiedział Krzysztof. Ja się akurat zgadzam z tym, co powiedział odnośnie podziału nadrzędnego, czyli hard science fiction i pozostałe podgatunki. Natomiast natknąłem się również na tych, którzy starają się to robić, rozpatrywać równolegle, czyli jest sobie osobno hard science fiction, osobno socjologiczna i tak dalej. To jest, dlatego o to podkreślam, że to jest ciekawe, ta dążność do szatkowania literatury na drobne zastanawia mnie od pewnego czasu, jaki to ma cel właściwie. I tą drogą postanowiłem podążać dzisiaj podczas audycji. Zobaczymy, dokąd nas to doprowadzi. Zobaczymy. Poproszę w takim razie Mirka o wypowiedź. Jeżeli uwzględniamy, że HTSF to jest mniej więcej to, co szeroko powiedział Krzysztof, to do tych oczywiście wymienionych książek wymieniłby bardzo nieoczywistą, czyli Spisek przeciwko Ameryce Philipa Rotha. Książka przez fantastów rzadko postrzegana, natomiast jest to wyśmienita historia alternatywna, co by było, gdyby w Stanach Zjednoczonych w 1940 roku do władzy doszedł zwolennik Hitlera. Jak wtedy potoczyłaby się historia świata, więc jakby tu mamy zupełnie inne spojrzenie. A wracając do klasycznej fantastyki, na pewno Watts, czyli Echopraksja, Ślepowidzenie i inne jego książki. No jeżeli mówimy o cyberpunku, to trudno jednak mimo wszystko nie uciec od Williama Gibsona. Przy czym ja bym nawet wyżej w tej chwili sobie oczywiście podał poza neuromancerem, bo to oczywistość. Ja bym jednak polecił Peryferal, który niedawno wyszedł, też jest dostępny, o ile wiem, na e-bookach. Bo jest to dostępny jest w każdej postaci, bo nikt tego nie czyta. Ja to przeczytałem. Tak, ja też. Ty nie jesteś wszyscy. Nie miałeś wyjścia, Krzysztofie. Natomiast jest to powieść absolutnie wybitna i wskazująca, że Gibson ciągle jest w formie. No, na ten moment to,
to tyle. A ja powiem od razu, że i tak jeszcze będę upierdliwie dopytywał, kiedy dojdziemy do na przykład do cyberpunku, to i tak będę się o cyberpunk jeszcze dopytywał, także to spokojnie, spokojnie. Cóż, zapraszam. Jeżeli jeszcze mogę, przepraszam, włączę, bo ale jak najbardziej. Żadne, skoro moi poprzednicy podawali polskich autorów, to ja podam oczywiście Jacka Dukaja, bo myślę, że ja wiem, że to jest... A co konkretnie? Akurat tutaj absolutnie lód, który jest i historią alternatywną, i jest bliski tak naprawdę fantastyce socjologicznej. No i moim zdaniem to jedna z najciekawszych w ogóle w polskiej fantastyce prób zmierzenia się z polskim romantyzmem. Ale oczywiście inne również. Właściwie inne wszystkie pieśni. Książki Dukaja bardzo są uwagi. A skoro inne, to inne pieśni również? Tak, aczkolwiek uważam, że inne pieśni, wbrew opiniom wielu, którym nie wiadomo czemu ten tekst się bardzo podoba, bo jest ładnie napisany, to jest bardzo trudna powieść i naprawdę wymagająca olbrzymiej wiedzy. Na początek bym nie polecał. To może właśnie na wakacje, bo to jest dużo czasu, te 2 miesiące spokojnie można... Nie, na wakacje to może te rzeczy takie... A kto ma 2 miesiące wakacji? Marek, rany boskie, mówimy, żyjemy w świecie korpolutków, oni mają 10 dni. Ja cały czas mam... 10 dni to raczej córka upieszcy niż lód. Krzysztofie, ja cały czas mam nadzieję, że słuchają nas również ludzie młodzi, chodzący do szkół, chodzący na, pomykający na studia i to cały czas żyje taką nadzieją. Ja mam taką córkę i ona pracuje w wakacje. No odpowiem tak, temu panu, który zadał pytanie, czy przeczytałem do końca lód. Tak, przeczytałem i nawet napisałem z niego recenzję. No proszę. Czyli jesteśmy naprawdę w elitarnym gronie. To cóż, zapraszam Andrzeja. Po pierwsze to muszę powiedzieć, że mi niezwyciężonego tutaj zwinęliście z polecanek, bo to było dla mnie oczywiste. Powrót z gwiazd to... Ja myślę, że akurat jeżeli chodzi o powrót z gwiazd, to byśmy mogli jedną audycję poświęcić na to, żeby przeanalizować tę powieść. To jest bardzo ciekawy pomysł. To jest dużo, bo ja nie będę w tej chwili mówił swojego zdania przy polecankach, co zdaje się, że Marta, jeżeli kojarzysz, ja napisałem kiedyś taką krótką odpowiedź komuś w czasie rozmowy, chyba naukowo o fantastyce, co myślę o tym, ale powiem tak, jest taka seria dostępna elektronicznie Archiwum Polskiej Fantastyki w Solaris i tam sobie można wybrać dużo rzeczy polskich, które mieszczą się w hard science fiction, chociażby trylogię kosmiczną Borunia i Trepki. Ja myślę, że warto, żeby młodzi ludzie do tego wrócili, bo to jest dobra fantastyka eksploracyjna i wszystko. Ale jeżeli chodzi o moje polecanki, ja tylko jedną książkę powiem, właśnie żeby jedną powieść polecę, żeby pokazać tą, nie wiem, ponadgatunkowość może. Ja chciałbym polecić, tylko że no nie ma wydania elektronicznego, nie ma, mam nadzieję, że to się prędzej czy później okaże, Pana Światła Rogera Zelaznego, bo to jest hard science fiction wbrew pozorom, bo to jest bardzo ciekawa książka, powieść pod tym względem, że ja nawet wiem, że część ludzi do fantasy to zaliczało, ale pod spodem tam siedzi technologia i taka mocna technologia, transfer osobowości, to wszystko, co potem nagle zmieściło się w transhumanizmie. I to jest chyba taka pierwsza, no nie jedyna, ale jedna z wybitniejszych książek, która właśnie porusza temat transhumanizmu w science fiction. To jest moja polecanka. Oczywiście czytamy Lema, a jeżeli chodzi, i tutaj jeszcze jedna polecanka, ja wiem, że na wakacje to zaraz na mnie dużo ludzi nakrzyczy. Jeżeli mówiliśmy o powrocie z gwiazd, to ja w kontrze do powrotu gwiazd chciałbym polecić Imago Wiktora Żwikiewicza. Ja wiem, że to trudna książka, może dla mnie nie, ale mówię, w kontrze do Lema. Dlatego ta audycja o powrocie z gwiazd by się świetnie też do tego pasowało. Aha, i polecam cały czas polską fantastykę. Radzę sięgnąć do Archiwum Polskiej Fantastyki, poczytać sobie opowiadania Fiałkowskiego.
Tam jest, a jeżeli już, Andrzej, wracamy do korzeni, to również na Srebrnym Globie Żuławskim. A, oczywiście. Tak, tak, to prawda. To ja prawda. Mogę kontrze absolutnie tak? Wszystkiego. No to na wakacje, jeżeli jesteśmy przy wydawnictwach dawnego Solarisu, teraz to się chyba SF nazywa. SF nazywa, tak. I przy tej, jesteśmy przy tej serii, no to tam jest oczywiście Petecki. Oczywiście, tak. On jest wakacyjny bardzo dobrze i przypomnij sobie ten, on ma ten dodatkowy walor, że przypomnimy sobie, jak wyglądała fantastyka rozrywkowa. Co w fantastyce rozrywkowej można było zmieścić kiedyś, a co w fantastyce rozrywkowej się mieści teraz. No, przypomnieć sobie czasy, kiedy rozrywka oznaczała konieczność myślenia. Tak, bo to masz rację, bo to co mówiłeś o niezwyciężonym, to równie dobrze na przykład o strefach zerowych można powiedzieć. Znaczy tam jest i transhumanizm przecież u Peteckiego już. Tak. No i przygody gwiezdnej. A. Jasne, tylko cisza, bardzo ekologiczne. Okej, okay. To ja teraz powiem, że O35 sugeruje, że te drinki to są w ogóle z parasolką. Natomiast ma też wątpliwość O35. O właśnie jest dźwięk miksowania. Natomiast O35 ma jeszcze wątpliwość, czy opłaca się dzielić gatunki, te podgatunki wymieniać i tak dalej, że tak na dobrą sprawę, jeśli wejdziemy głębiej w te podziały, to na dobrą sprawę można również polecić wstęp do psychoanalizy, bo to też będzie Freuda, bo to też będzie niezły hard science fiction. To się nazywa redukcja ad absurdum. No tak, to czy prawda. To można tak zrobić. Pytanie jest, wchodzenie podziały służy dwóm rzeczom. Jedna rzecz to jednak jakoś porządkuje pole, prawda? Jeżeli mamy tych książek, no setki, jeżeli nie tysiące, to jakoś opłaca się je uporządkować, nawet jeżeli zdajemy sobie sprawę, że to porządek jest tylko względny. I to z jednej strony, a z drugiej strony robi się to teraz i ten podział jest coraz drobniejszy, dlatego że czytelnik nam per saldo nieco zgłupiał. I każdy pisarz musi mieć dopisane do nazwiska coś, co go identyfikuje i co mówi czytelnikowi, co on będzie czytał. Żeby jak najmniej pisarzy funkcjonowało pod jedną labelką, to się robi tych labelek mniej. To ja powiem teraz o czymś takim, że przede wszystkim warto pamiętać o tym, że te podziały, o których rozmawiamy, one przede wszystkim stały się od pewnego momentu bardzo modne. Krzysztof o tym mówił, że rzeczywiście czytelnicy wręcz wymagają, żeby była klasyfikacja. Co to właściwie jest? Do czego to można zakwalifikować? Ja nie, jakby w tej chwili nie zamierzam dyskutować, czy polemizować, czy w ogóle wygłaszać jakiegokolwiek zdania na temat tego, czy tego rodzaju podziały mają sens, czy nie mają. Fakt jest faktem, że te podziały po prostu funkcjonują. Funkcjonują w fandomie. Co więcej, są ich gorący zwolennicy, którzy gotowi są za te podziały, za to szatkowanie fantastyki oddać no, bardzo, bardzo dużo, a tym, którzy kwestionują tego rodzaju podziały, no grozi poważne niebezpieczeństwo fandomowe. Różne rzeczy mogą taką osobę spotkać. Ale Wiktor milczy od dłuższego czasu, więc Wiktorze, teraz ty, teraz twoja kolej. No dobrze, chcę wam zwrócić uwagę, że poza podziałami gatunkowymi są również ludzie jak nasz ukochany Maciek Parowski, którzy dzielą fantastykę na pokolenia twórców i trzymają się tych pokoleń, że właśnie nieważne co kto pisze, ważne w jakim pokoleniu się myśli, a to coś świadczy, że tak powiem. Jako, że należy do pokolenia totalnych outsiderów życiowych, czyli już schodzących ze sceny, chciałbym wam zwrócić uwagę na pewną rzecz. Otóż poza tym, co się czyta,
Wakacje mogą nam dać czas na sięgnięcie po coś, czego się nie czyta normalnie, ale dla zabawy po prostu, dla zabawy warto tam jednym okiem zajrzeć do tej dziury, do tego kosza na śmieci, w którym czasami można znaleźć bardzo ciekawe rzeczy, bez zupełnie samych pierwocin fantastyki. Wiecie, co mi przyszło do głowy? Karel Czapek i Rur. Książka, od której się właściwie zaczął sztandarowy marsz fantastyki, czyli taki czysto naukowej, no od samego hasła Rur. Książka wcale nie jest techniczna, książka jest bardzo książką obyczajową i tak dalej. Warto zajrzeć do Rura. Karola Czapka z jeszcze jednego powodu. Otóż my sobie nie zdajemy sprawy, że nasi rusyccy sąsiedzi, że tak powiem, bardzo często byli o całe epoki wcześniej tam, gdzie myśmy dopiero raczkowali, gdzie myśmy wkraczali dopiero po kilkudziesięciu latach. Tak było nie tylko z fantastyką. Czesi byli daleko przed nami, ale również na przykład, o czym mało kto sobie zdaje, Anglicy, Amerykanie w ogóle sobie z tego nie zdają sprawy, że w takiej muzyce rockowej Czesi byli o cały pół wieku przed Dorsami, przed Pink Floydem. Były takie kapele, tego sobie nikt nie zna sprawy i dlatego właśnie, że to jest taki dziwny mały naród, który bardzo dziwne rzeczy czasami potrafi wystrzygać. Warto sobie znaleźć muzykę rockową Czechów z lat 70. i Szczęka z Wiśnie oraz zajrzeć do Karola Czapka i Mura, od którego się wzięło słowo robot. No to by było tego, a już tak na poważnie, to wszyscy mi kradną tego całego niezwyciężonego. To jest książka zupełnie rewolwerowa, przecież to jest książka jak komiks po prostu. Ja, ponieważ tutaj przeczytałem sobie, że o 35 apeluję, że narzuciliśmy zdecydowanie za wysoki poziom. Okej. Okay. To ja gdzieś się odwołam do poziomu, nie wiem czy niższego, to w ogóle nie to nazewnictwo, ale odwołam się do historii. I ja zdecydowanie jestem zwolennikiem, że ktoś, kto zaczyna swój film z fantastyką naukową, powinien do klasyki sięgnąć. Gdzieś opłaca się przeczytać na przykład Wehikuł Czasu, ale nie oglądać wcześniej filmu, bo te ekranizacje, zarówno ta z lat 60., jak i ta nieco nowsza, one oczywiście mają swoje walory, ale ich minusem pewnym przynajmniej jest to, że on nie do końca z pierwowzorem się pokrywają i po prostu warto chociażby z czystej ciekawości do pierwowzoru Wehikułu Czasu sięgnąć. Podobnie jak warto sięgnąć do z tego Wehikułu Czasu wzięły się później właściwie wszystkie te żelazne tematy o podróżach w czasie, które są tematem właściwie stale obecnym w fantastyce naukowej. Podobnie jest z inną powieścią Wellsa, czyli z Wojną Światów. To z kolei mamy kontakt z obcymi, znowu mamy motyw inwazji, więc warto po tę książkę sięgnąć. No, ale to były tak zwane starocie. No, oczywiście Wellsa można jeszcze wymienić jego historię o podróży na Księżyc. Również to tego rodzaju tematy zapoczątkował, ale rozumiem, kiedyś śpiący się budzi, śpiący przebudzony. To już w ogóle jest książka, która... Bardzo mało się zestarzała ta książka, zdumiewająco, tylko w kwestii w tej warstwie technicznej. To prawda, a w dodatku była przez długi, długi czas mało znana w Polsce, bo ona się ukazała w jakiejś klubówce w latach 80. Ale to nie ta wersja, która się ukazała
W SF-ie, w klasykach, to jest wersja pełna już po wszystkich, ona trzy wersje miała, ta książka i trzy tytuły. O właśnie. I ta wersja jest ostatnia. Czyli tak jak mówimy, ja nie wiem, czy to jest SF, czy to jest w tej chwili to się chyba Stalker Books nazywa. O, chyba w ten sposób. W każdym razie warto sięgnąć rzeczywiście po tę klasykę, Gdy śpiący się zbudzi. To nie jest może lekka, łatwa i przyjemna fantastyka, ale fantastyka, która, tak jak powiedział Krzysztof, mało się zestarzała. To chyba warto chociażby z tego względu sięgnąć. A jeszcze polecając taką hard science fiction, to sięgnę do takich książek, które gdzieś tam kiedyś stały się dla mnie ważne. Później może już tak ważne nie były, ale pamiętam je. Czyli na przykład Briana Aldisa Non Stop. To taki motyw arki podróżującej przez wszechświat. Oczywiście nie opowiem, gdzie tam tkwi pułapka w tym wszystkim, dla czytelnika pułapka, ale książka, która może zafascynować. Ale wszyscy wiedzą. Słucham? Chyba wszyscy wiedzą, gdzie tkwi pułapka. No myślę, że... Zakładam, że jednak są tacy, którzy skorzystają z naszych polecanek. W związku z tym uprzedzam, że pułapka jest, ale trzeba do niej dobrnąć. W każdym bądź razie ten Non-Stop to była taka książka, która mnie w swoim czasie bardzo oczarowała. To było dawno, co prawda, ale jednak cały czas o niej pamiętam. Kolejną taką książką z hard science fiction, która gdzieś tam była ważna, przede wszystkim jej zaletą było to, że była dostępna w tamtych czasach, kiedy ją czytałem, to była książka Silverberga Człowiek w labiryncie. Ja się bardzo zdziwiłem, kiedy całkiem niedawno przeczytałem w internecie, który jest niezmierzoną kopalnią różnych ciekawych tekstów. A tu ciekawe, postawmy w duży cudzysłów, jakiś ogromny cudzysłów. Przeczytałem, że to jest książka głupia, niedorobiona i w ogóle bez sensu. Bardzo byłem zdziwiony. A przeczytałeś, że to jest spin-off jakiejś gry z tego wieku? Tak, też to czytałem. No tak, ale właśnie to była książka, która potrafiła mnie na przełomie lat 70. i 80. po prostu oczarować. Ja nie mogłem się oderwać i czytałem ją po kilka razy. No tak, bo po prostu tak. I więc to są moje... Przepraszam, że ci przerwę jeszcze, to może słuchaczy młodszych zainteresować. O ile wiem, większość młodszych słuchaczy fantastyki ma pojęcie, że istniały takie tak zwane dawne czasy i że książki kupowało się używane za kilkunasto, jeżeli nie kilkudziesięcio, za cenę okładkową pomnożoną przez kilkanaście, jeżeli nie przez kilkadziesiąt, ponieważ były po prostu niedostępne. I otóż wiesz, jakie dwie książki miały największe przebicia na tak zwanym czarnym rynku? Z fantastyki, no wiem, że z fantasy Tolkien był wtedy ogromnym przebiciem. Tolkien i Człowiek w labiryncie Silverberga. No właśnie. Te dwie książki. Człowiek w labiryncie wychował pokolenie ludzi, którzy czytali fantastykę, gdzie bohaterowie byli podporządkowani światu. I raptem w postaci Człowieka w labiryncie dostali fantastykę, w którym fantastyczny świat i bohater pasowali do siebie, byli traktowani co najmniej równoprawnie i w którym zagadką właściwie była zagadka duszy bohatera, a nie samo zdobycie labiryntu, prawda? No tak. Gra toczy się między trzema mężczyznami, a tak nie jest. O to, kto dojdzie dalej w labiryncie i dlaczego. A właśnie, to jest taka książka, którą można odczytywać na różnych poziomach, bo to jest książka, którą można odczytać jako walkę człowieka z labiryntem, w którym jest ciekawie, są pułapki i w ogóle jest super, ale można ją odczytać jeszcze na zupełnie innych poziomach, właśnie tych, o których... Na przykład mitu greckiego, prawda? Chociażby. To no, intertekstualnie to ona jest bardzo mocno z filoktetem Sofoklesa powiązana. I to świadczy. To jest powtórzenie tego w zasadzie, tego dramatu. I to świadczy po prostu o tym, że czasami u starych mistrzów można znaleźć naprawdę perełki i nie należy kierować się tym pierwszym wrażeniem, że coś tam komuś nie zagrało, bo może uznał, że to.
książka głupia i bez sensu. Naprawdę, taki tekst przeczytałem i byłem mocno zdziwiony. Zostawmy to w międzyczasie. To może jeszcze polecimy Silverberga, bo o nim warto by kiedyś w którymś momencie parę słów powiedzieć, ażeby młodszych czytelników, tych, co tutaj o Achai piszą bestsellera, chciałbym skierować taką uwagę, że najlepszy tekst, jaki czytałem o książce, taką nie to recenzję, bo to był wstęp do wydania, napisał Gaiman do Człowieka w Labiryncie. To się nazywa The Wound That Never Heals, rana, która nigdy się nie goi i jest do znalezienia na sieci. To wspaniały tekst swoją drogą, tak? To jest genialny tekst. Genialny tekst, masz rację. Na którym uczyć się, jak pisać, prawda? Jak pisać, tak. Okej. Teraz przejdźmy w takim razie do literatury, do podgatunku, który kojarzy się zdecydowanie z lekkością. Czyli tłumacząc na pojęcia dzisiejszej audycji, z wakacyjnością. Otóż chciałbym, żebyśmy porozmawiali... Dystopia, antyutopia. No nie, tym razem przejdźmy do space opery. To jest gatunek, którym zdecydowanie jest na ogół lekko, łatwo i przyjemnie, ale też ciekawie po prostu, więc może właśnie wakacyjnie. Powiem tylko tak tytułem komentarza, że space opera, opera kosmiczna to taki podgatunek fantastyki naukowej, który koncentruje się, jak to powiedzieć, wokół jakichś przygód romantycznych, podróży międzygwiezdnych, bitew, wojen kosmicznych, a głównymi wątkami jest jakiś konflikt międzyplanetarny, jakieś tego rodzaju wydarzenia. I cóż, to skoro mamy do czynienia z gatunkiem takim lekkim, łatwym i przyjemnym, którym na przykład Wikipedia wymienia, to może nie jest najlepsze źródło, ale powołajmy się, bo jakby jesteśmy w takim razie w tej zbiorowej świadomości, co uważa się za. No więc co uważa się za? Wikipedia uważa za space operę takie powieści jak Misja międzyplanetarna, Van Vogta, Kawaleria kosmosu, Heinleina czy Głębia, i to ważne, bo to polski autor, Marcina Podlewskiego. Porozmawiajmy zatem, polećmy coś ze space opery. Na początek w takim razie poproszę Mirka. Mirku. Jestem. Ja nie mam nic do powiedzenia na temat space opery. Przepraszam, to jest kompletnie nie mój gatunek. Poza Star Trekiem, którego oglądałem w dzieciństwie, nic w życiu nie czytałem. Nie czytasz, bo nie lubisz, rozumiem. Nie, ja po prostu nie znam. SF-ka w ogóle jest słabszą częścią tego, co robię. Raczej zajmuję się fantazją, a jeżeli SF-ka, to właśnie socjologiczna historia. Nie, po prostu nie miałem okazji czytać. I nie powiem, żebym jakoś mnie strasznie do tego ciągnęło. Rozumiem. To też jest pewna wskazówka, że to, jeżeli coś jest space operą, to niekoniecznie musi być mistrzostwem świata, ale też nie musi od razu być zdyskredytowane i być kompletnie odrzucone. Ale ja niczego absolutnie nie zdyskredytuję. Ja czytam mnóstwo rzeczy, które są bardzo słabe literacko. Natomiast akurat tutaj to jest kwestia raczej gatunku niż formuły niż jakości literackiej. Ależ aż nic takiego nie sugerowałem, oczywiście. Krzysztofie, w takim razie ty. Bu, a to jest dość trudna, wbrew pozorom to jest dość trudna kwestia, dlatego że mało kto dzisiaj zdaje sobie sprawę z tego, że space opera została nazwana space operą, przez analogię, po to, żeby ją pognębić, po to, żeby ją udeptać w glebę i określić jej jako całkowity nawóz, żeby nie powiedzieć gorzej, literatury, w tym fantastycznej, a mianowicie została tak nazwana przez analogię do soap opery, opery mydlanej, czyli tych
tragicznych seriali telewizyjnych dla kobiet, na seriali na najniższym poziomie, które przerywane były reklamami mydła, bo były adresowane do kobiet. Marta, przepraszam, no tak kiedyś było. W imieniu pokoleń mężczyzn przede mną strasznie za to przepraszam. A druga rzecz to było do najtańszego westernu, czyli Horse Opera. Takiego westernu, w którym jeździli konno i właściwie koń był ważniejszy niż człowiek. Do takiego westernu, jak westerny Toma Mixa były. Mam głupie skojarzenia, wyobraziłam sobie konia śpiewającego w operze. Tak, ale wiesz, koń Toma Mixa, już nie pamiętam jak ten koń się nazywał, miał cudowne własności, między innymi potrafił pochować i złożyć krzyżyk na grobie zabitego przyjaciela. No jakby się jeszcze przeżegnał, to byłby rekord świata. Więc ona ma, space opera ma bardzo pochodzenie, bardzo niskie. Natomiast to, że ona potem się jakoś wyodrębniła, no to prawda. Ja mam kłopot, więc wracając do teraźniejszości, ja mam kłopot z tym tematem, ponieważ jedyna space opera, którą przeczytałem od końca, od początku do końca i którą mógłbym polecić z czystym sercem, jest jednocześnie taka, która obawiam się, że powszechnie nie będzie czytana w ogóle, no to jest seria Donaldsona Gap. To jest bardzo nietypowa space opera, w której jest ogromne natężenie dramatu i która tam wieloma szwami łączy się z Nibelungami. Więc i przez to z tej perspektywy war z pierścieniem Nibelungów. Z tej perspektywy warto ją czytać, no to jest jednak literatura w jakiś sposób erudycyjna. No ale, mój Boże, no z drugiej strony mamy to, co bardzo lubię i co jest rozrywkowe, tylko nie wiem, jak współczesny czytelnik się od tego odniesie, czyli oczywiście ta Van Vogt i ta misja międzyplanetarna, w której jest całkowity odlot w sferę fantazji takiej zupełnie nieopanowanej, nawet nie zestrukturyzowanej i w którym może jedyne co zostaje to pojęcie tego neksjalisty, który potrafił głową, czyli przedstawiciela nowej nauki, która łączy w sobie wszystkie inne nauki, który potrafił przy pomocy wysiłkiem woli spowodować, że układy statku kosmicznego się dematerializują, wszystko spada przez te pokłady, tak jak kropla krwi aliena. Więc to te dwie rzeczy mogę tylko wymienić, ale się przy żadnej nie upiera. A chciałbym tylko zwrócić uwagę, że space opera przez długi, długi czas była takim gatunkiem, który był w Polsce słabo znany po prostu. Chyba pierwszą taką typową space operą, oczywiście Van Vogt i misja międzyplanetarna to lata 70., kiedy to wyszło, ale taką z prawdziwego zdarzenia space operę zaserwowała fantastyka w latach 80. Zapomnij o Ziemi. Zapomnij o Ziemi, tak, to właściwie tak to wtedy się pojawiło. Ja tylko jeszcze powiem, że ta misja międzyplanetarna pokazała się w tej samej serii, co Człowiek w labiryncie w latach 70., więc to widać od razu, jak odczona seria, tak. Tak, jaka to była wycyzelowana seria. I jak, fantastyka przygoda, tak. Tak, jak były dobierane te tytuły wówczas, rzeczywiście dostawaliśmy to, co najlepsze, a w każdym razie to były tytuły bardzo mocne, ja wspomnę, że tam się chociażby Asimowa Koniec Wieczności również pojawił. I tak byśmy sobie mogli jeszcze te tytuły różne wymienić. Ale to zapytam w takim razie Andrzeju, jeśli chodzi o space operę, to co byś polecił? Ale to jest tak niejasne pojęcie, że tutaj też wpada wszystko. Ale czy space operą nie są ludzie jak bogowie Sniegowa? No to moim zdaniem są jak najbardziej. Tak, to jest znakomita trylogia, naprawdę znakomita. Ja bym się mocno zastanowił, czy tam przypadkiem nie wrzucić Jefremowa z Głowicą Andromedy i tymi następnymi, które weszły. Bo my tak kojarzymy bardzo amerykańską space operę, a tu mieliśmy literaturę naszych sąsiadów,
taką właśnie teoretycznie na luzie, ale jednak ja bym tych ludzi, jak ludzi jak Bogowie Śniegowa, bardzo polecał. No, dostępne jest też, było w Galaktyce Gutenberga wznowienie, ale dostępne elektronicznie. A wcześniej, wtrącę się, wcześniej to w latach 70. ten tom grubaśny nazywał się Dalekie Szlaki. Dalekie Szlaki, tak. Tak. No to te dwie rzeczy w zasadzie. No, ja wiem, modna jest ta space opera. O, właśnie, skojarzyło mi się. A z drugiej strony, w tej konwencji na pozór na przykład, jak ta książka Pawła Majki się nazywa? On chyba nawet Żułowskiego za to dostał. Masz na myśli Wojny Przestrzeni, albo nie Wojny Przestrzeni, Pokój Światów, albo Niebiańskie Pastwiska. Niebiańskie Pastwiska. Tak, to właśnie, jest taka właśnie dwupoziomowa. Właśnie o tym chciałam mówić. A, no to co ty powiesz o tym? Bo mówię, to jest takie dwupoziomowe, czy może dwie strony ma, jak na to spojrzeć. No to ja już Marcie zostawię, żeby zareklamował. Nie, o Mito Świat mi nie chodziło, tylko właśnie o tą drugą. Dziękuję bardzo, Andrzeju. O 35 pisze nam, że wszyscy tutaj mówią o źródłach SF albo o takich książkach starszych, a nikt nie uwzględnia Verna. Powiem tak, że z tym Vernem to jest zawsze problem. Czy to już była fantastyka naukowa, czy może jeszcze nie. Ale mistrzowi trzeba oddać co mistrzowskie. W związku z tym na pewno książki Verna, takie jak trzy właściwie powieści o podróży na Księżyc, czy Wyprawa do wnętrza Ziemi, zawsze, czy jeszcze szereg innych oczywiście, bo to był niezwykle płodny pisarz, patrzy na swoją półkę, stoi cała seria blisko 60 książek, które tego autora wyszły. W związku z tym oczywiście o Vernie pamiętać należy, ale wróćmy w takim razie wróćmy, nie nawiązując do Verna, do space opery. Marto, co o space operze? Znaczy, ja zanim przejdę do space opery, to jeszcze się wytłumaczę z tego, co mówiłam wcześniej, dlatego teraz już się obudziłam, trochę mogę się tłumaczyć. Dlaczego tutaj uderzyłam na początek w takie ciężkie tony, podczas kiedy miało być wakacyjnie? Dlatego, że no, każdy ma jakieś własne wyobrażenie tego, czym tak naprawdę są wakacje, jeśli, jak słusznie zauważył Krzysztof, w ogóle są. Natomiast ja mam takie przekonanie, że nawet guilty pleasure powinno zawierać element pleasure mimo wszystko. Więc jeżeli coś jest za bardzo guilty, to przestaje być pleasure. I ja, kiedy sięgam latem po książki zbyt lekkie, czuję się często rozczarowana i pamiętam, że zdarzyło mi się coś takiego w zeszłym roku. Jest lato, jestem na wakacjach, przeczytam sobie coś lżejszego. Efekt? Frustracja, bo nie było na czym mózgu zawiesić. I to naprawdę nie była dla mnie przyjemność. W związku z tym ja latem zabieram się z przyjemnością za książki, na które wcześniej nie miałam czasu. I to są często dzieła ciężkiego kalibru, po prostu które... poszukujesz utraconego czasu. Poszukuję utraconego czasu z dobrymi efektami i jeżeli coś jest przyjemne w lekturze, a jednocześnie jest na czym mózg zawiesić, to jest właśnie to, o co mi chodziło. Bo też nie chodzi o to, żeby się przedzierać przez dzieła zebrane Hegla oczywiście. Natomiast, żeby był ten komponent, który zapewni prawdziwą satysfakcję. No dobrze, przechodząc do space opery, to właśnie tutaj można by troszeczkę dalej pociągnąć ten wątek dzielenia generalnie na konwencje gatunkowe, dlatego że można by się czasami zastanowić, do jakiego stopnia coś jest realizacją gatunku, a do jakiego stopnia jest tak naprawdę grą z tą konwencją. Bo no właśnie na pytanie, ja też space oper takich klasycznych pod tytułem latamy i strzelamy w kosmosie po prostu nie czytam, bo to zwyczajnie nie daje mi satysfakcji. Natomiast Paweł Majka zapewnił, że on napisał space operę, pisząc Niebiańskie Pastwiska. Natomiast dla mnie to jest już gra z konwencją, dlatego że
To jest tekst, który nie polega tylko na tym, że biegamy, strzelamy i latamy w kosmosie i mamy przygody, ale tam jest niesamowita, przewrotna koncepcja na przykład metafizyczna, taka zupełnie, można powiedzieć, wyrafinowana, ale jednocześnie momentami komiczna, bo trzeba sobie zapewnić byt pośmiertny, zapisując się do w poczet wiernych jakiegoś bóstwa, natomiast nad kontraktami z bogami czuwają na przykład prawnicy, w związku z tym to nie bogowie wcale rządzą światem, tylko prawnicy, którzy mogą wynegocjować najlepszy kontrakt z danym bogiem. I te rzeczy, ta metafizyka jest jak najbardziej dostępna w tym świecie. I Paweł Majka się świetnie tą konwencją bawi. A jeszcze lepiej bawi się tą konwencją w Wojnach Przestrzeni, które są drugą częścią Pokoju Światów. I kiedy ten mitoświat dzieje się jeszcze w Krakowie i okolicach, i na dzikich polach w Pokoju Światów, o tyle w Wojnach Przestrzeni leci sobie przez przestrzeń kosmiczną radosny piracki statek nadający szanty, z klasycznym kapitanem, papugą i kapitańską babą. I po prostu no, to jest koncept takiej autoparodii, że naprawdę jest to i radosne, i naprawdę nie głupie, i dające pewien taki rodzaj czytelniczej satysfakcji, osiąga się przez takie mrugnięcie okiem do czytelnika. Natomiast konwencje space opery, no, grają nią zupełnie poważnie teksty takie, no, filozoficznie ciężkie, jak na przykład Koniec śmierci, czy Finalio. Tam też mamy częściowo przecież elementy space opery, a jednocześnie to jest tekst tak myślowo przewrotny i niesamowity, który jest i atrakcyjny fabularnie, i atrakcyjny myślowo. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o grę z konwencją space opery. Wiktorze, a ty o space operze co byś powiedział? Halo? Halo, Wiktorze? Uwaga, tak. Zbiera. Urwał mi się kontakt. Brak, no dobrze, kontaktu miałem ze światem. To wracamy do kontaktu. Wiktorze, co powiesz o space operze? To znaczy, ja mam takie mieszane bardzo uczucia, bo z jednej strony bardzo lubię literaturę rozrywkową, a z drugiej strony mam te same objawy co Marta, czyli po przeczytaniu bardzo rozrywkowej literatury to właściwie mam poczucie straconego czasu. Natomiast takich mam parę uwag zabawnych. Otóż leżałem sobie, bo ja leżę w domu sobie z telefonem w słuchu i w pewnym momencie w czasie tej dyskusji zapalił mi się taki sygnał w mózgu: Sergiej Śniegow, na co prawie natychmiast Andrzej Kruk odzywa się z Sergiejem Śniegowem. To chyba jakaś telepatia ewidentnie zadziałała między nami. Natomiast ja space opery specjalnie nie czytałem i mogę najwyżej skomentować to tak. Mogę powiedzieć o książce, która mi sprawiła najwięcej rozrywek, była dla mnie najbardziej rozrywkową książką, jaką czytałem. Po prostu. Wiecie, co to było? To była Planeta Śmierci Harry Harrisona. Może to nie jest space opera, ale to była dla mnie książka bardzo rozrywkowa. I ją lubiłem po prostu. A poza tym to wiele na ten temat więcej nie wiem. Okej, okay, to teraz ja. Wśród tytułów, które ze space operą bardzo mi się kojarzą, to jest cykl, o którym już mówiłem, czyli Głębia Marcina Podlewskiego, co myślę jest cykl interesujący, zarówno w swojej takiej
rozległości, o tak to określę, rozległości, czyli to są cztery tomy, jest się do czego przyzwyczaić i myślę, że to jest taka książka, która jest w miarę nowa, modna, a ona się dosyć dobrze po pierwsze sprzedawała, po drugie rzeczywiście zyskała pewien dobry odbiór na rynku. Jeśli chodzi o rzeczy nowe, to trzeba pamiętać, że jeśli w tym klasycznym space operowym wydaniu mamy cykl Roberta Schmidta Pola dawno zapomnianych bitew. Tego jest trochę. To się może podobać albo nie podobać, ale jest, po prostu jest. Warto na to zwrócić uwagę. Wakacje mają swoje prawa. Warto się chociażby dotknąć tego, co to jest i określić swoje zdanie, czy to się podoba, czy nie. Ale jeszcze muszę się uderzyć w pierś, bo kiedy mówiliśmy o hard science fiction, zapomniałem, a tutaj przypomniał mi jeden ze słuchaczy, wspominając o Campbellu, przypomniałem sobie, że od początku chciałem powiedzieć o Williamie Tenie, mistrzu krótkich opowiadań, którego twórczość, to chyba bodajże 6 tomów wyszło w takim dawno zapomnianym wydawnictwie Phantom Press, 5 albo 6, takie perełki, jeśli chodzi o opowiadania, to są naprawdę perełki. William Ten napisał niewiele długich utworów. Jedyny, który wyszedł w Polsce długi utwór, to jest, kiedyś omawialiśmy go z Wiktorem w bibliotekarium, o ludziach i potworach. Też ciekawe. W gruncie rzeczy William Ten był takim przedstawicielem złotej ery science fiction. Bardzo błyskotliwe są te teksty, takie w starym stylu lat 50. tej złotej ery fantastyki, ale warto po nie sięgnąć, bo to jest konwencja, z której to wszystko wyrastało. W związku z tym pewno warto się z tymi korzeniami zapoznać. Gdzieś obok Williama Tena był Brown. To też są opowiadania z tej konwencji. Okej, to ja rozumiem, że mamy space operę, czyli ten lekki gatunek zakończony, to przejdźmy do gatunku nieco bardziej, którym inaczej, nie cięższego, ale w którym pojawiają się książki o nieco cięższym, no właśnie, co jest cięższe? No to dobrze. No, większym ciężarze gatunkowym. O, tej frazy mi właśnie brakowało, gdzieś uciekła. Więc właśnie, fantastyka socjologiczna w science fiction to jest, poza tym, że ona bardziej skupia się właśnie na zagadnieniach socjologicznych, na mechanizmach, jakim podlega społeczność, tu można... Właśnie są te pułapki dzielenia fantastyki na różne podgatunki, bo tak naprawdę w fantastyce socjologicznej mieści się antyutopia, dystopia i tak dalej, a przykłady takiej fantastyki socjologicznej to na przykład, okej, ja mam tak zawsze, w każdej audycji muszę się wplątać coś takiego, ale chociażby mamy Orwella, mamy polskiego Zajdla, mamy Edmunda Wnuka Lipińskiego, ale mamy też na przykład Ursulę Le Guin. No dobrze, to mamy zasygnalizowaną fantastykę socjologiczną. W takim razie przejdźmy do polecanek. No cóż, odwracając kolejność, Wiktorze, teraz ty pierwszy. Wiesz, jest Marku, coś takiego zabawnego w literaturze tej socjologicznej, że właściwie trudno napisać jakąkolwiek powieść fantastyczną, naukową bez uwzględniania społeczeństwa, czyli sosu, w którym akcja się rozgrywa. Wspaniałą pożywką w czasach, w latach 70., 80. był komunizm, bo można się było do niego odnosić. Dzisiaj właściwie
korporacjonizm jest taką kapitalną pożywką, do której właściwie każda literatura, która jakoś opisuje nasz świat, przynajmniej musi się z tym zmierzyć i jeśli się mierzy, to jest po prostu literaturą socjologiczną i tak dalej. Ja mam tak mieszane uczucia, bo wszystko, co sam pisałem, to wszystko było socjologiczne, ale i nie socjologiczne również. Bawiłem się tym, bo w najczystszej formie to chyba rzeczywiście się zajmował tym wnuk Lipiński, którego chyba tylko to interesowało, tylko ten temat. A Oramus, temat, Oramus. To... Proszę? Oramus, Wiktorze, Oramus. Oramus jak najbardziej, Oramus też tak samo. On ma w mózgu zakodowane po prostu, że właściwie istnieje tylko... istnieją mechanizmy społeczne, które można opisać przy pomocy bajki, fufajki albo czegokolwiek innego. I ja muszę robić dziką radością bez przerwy po prostu. Także i robi to dobrze. No. Także socjologiczna, czysta literatura, to ja właściwie niczego bym nie polecał, po prostu tylko czytać dobrą fantastykę, zawsze się o to człowiek otrze. I to wszystko z mojej strony. No dobrze, Wiktorze, to ja się podliżę jednak, a właściwie nie do końca podliżę, bo mam świadomość tego, że to po prostu dobra książka jest. Książka Wiktora Żwikiewicza, Druga jesień. To Druga jesień, oczywiście. Jak najbardziej socjologiczna fantastyka. Teraz by mnie ukradliście. No tak to już niestety jest, tak to już niestety jest. Ale dobrze, to zapraszam Andrzeja o fantastyce socjologicznej, poproszę. No właśnie, bo my sobie tutaj nawzajem kradniemy. Wspominaliście wnuka Lipińskiego na Apostezjon. No przecież to jest tak klasyczne, wspaniałe dzieło, niedocenione, ale z drugiej strony tak spojrzałem na półkę z artefaktami. Pierwsza książka, która się ukazała, to było Wszyscy na Zanzibarze Brunera. To też jest fantastyka socjologiczna i to wysokich lotów. Także to te dwie pozycje bym polecił. A jeśli już o ten Zanzibar zapytam, a dlaczego właściwie? Dlaczego? Ja pamiętam pierwsze kontakty jeszcze, nie wiem, czy jakaś klubówka, czy fragmenty, i jak przeczytałem teraz, to jest tak trafna analiza naszej rzeczywistości. Przewidział wspaniale. Korpo, świat, to wszystko, co wtedy wydawało się jeszcze tak na poły abstrakcyjne, to teraz widać, że to się sprawdza. To się po prostu sprawdza. Ja myślę, że chyba w tym siła tej powieści leży. No, ale to trudno mówić, bo książka jest dosyć jednak objętościowo... No i trudna jest. Jest trudna, no, nie oszukujmy się. Ale myślę, że teraz... to ona bardziej pasuje do rzeczywistości, niż wtedy się wydawało takim, no nie wiem, czarnowictwem. A to teraz się okazuje, że to niestety się sprawdza. Dzięki, Andrzeju. Zapraszam w takim razie Mirka. Już jestem. Znaczy ja bym podrzucił jedną taką klasyczną moim zdaniem postać, czyli Diamentowy wiek Stevensona. Książka absolutnie socjologiczna, grająca właściwie, aż w sposób przerysowany do pewnego stopnia wizjami tego, co może się zdarzyć, tak? Takiego typowego starcia tradycyjnego, ubranego w wiktoriański kostium kapitalizmu z bardzo chińskim komunizmem, no i gdzieś tam reszta, która nic nie ma do powiedzenia. Ale ja bym z kolei polecił tutaj książkę może mniej ostro, ona pewnie jeszcze wypłynie przy innych gatunkach, ale mam na myśli Dworzec Perdido Chaina Neville'a. Ja wiem, że ona jest generalnie zaliczana do New Weird, natomiast Neville w ogóle lubi socjologizować, zresztą jest socjologiem z wykształcenia i te jego światy, takie bardzo bajkowe, przerysowane w Dworcu Perdido, jednak pokazują bardzo ostro naszą rzeczywistość i konflikty,
w których funkcjonujemy. Oczywiście on mówi przede wszystkim o zachodniej Europie, ale powoli stajemy się jej częścią. To tyle z mojej strony. Dziękuję, Mirku. Krzysztofie, już myślę, że otrząsnąłeś się z tej kradzieży, w związku z tym oddaję ci głos. Otrząsnąłem się oczywiście. Tutaj akurat czuję się znacznie pewniej niż w kwestii space opera. Swoją drogą ciekaw jestem, dlaczego The Hitchhiker Guide to the Galaxy nie zostało przez nikogo wymienione. Ale zostawiając na boku temat miniony, no to ja mam po prostu cztery propozycje. Przede wszystkim Wiktor, ja bym zabrał opowiadania jego. I to jest rzecz pierwsza, czyli Wiktor Żwikiewicz. Cześć, Wiktorku. No, dzięki. Czy mnie słyszałeś dobrze? Oczywiście. No, ja chciałem, żeby tak było, jak to pisałem. No więc opowiadania Wiktora to jest absolutnie konieczne i występują w e-booku, żeby wrócić na chwilę do kwestii praktycznej. Rzecz druga i trzecia są obowiązkowe i idą. Ja skoro się Wiktorowi podlizałem, to teraz mogę mu przykopać z drugiej strony. Idzie oczywiście nie o Ramus, nie Apostezjon, bo to już było wymienione, tylko dwie książki Jarka Grzędowicza, Pan Lodowego Ogrodu i Hel 3. Są to czyste przykłady fantastyki socjologicznej, przy czym Pan Lodowego Ogrodu przedstawia i ocenia kilka systemów społecznych i systemów rządów, natomiast Hel 3 pokazuje w bardzo błyskotliwy sposób naturalną konsekwencję tego, co mamy dzisiaj, czym spełnia wszystkie wymogi literatury socjologicznej w swym podstawowym znaczeniu tej polskiej fantastyki socjologicznej, o której Jarek, prawdę mówiąc, do tej pory nie odszedł. On zawsze to był jego główny temat tego, co on pisał. I rzecz czwarta, tu mnie natknął Mirek, wymieniając Rota, więc ja w tym momencie wychodzę poza ścisłą taką fandomowską, ścisłe fandomowskie pojęcie fantastyki. Jest to otóż takie dwutomowe dziełko brytyjskiego klasyka, nieco już zapomnianego, który się nazywał J.B. Priestley i nazywa się to Poza miastem i Londyn. Proponuję, jeżeli ktoś na to trafi, a można to kupić za grosze, ja nawet kupiłem to kiedyś w koszu takim wyprzedażowym w Carvi, w taniej książce, to w kontekście niedawno odbytych naszych wyborów ta książka z lat 60. opisująca funkcjonowanie nowej kategorii socjologii, która się nazywa imaginistyka czy imarzynistyka, spełnia wszystkie kategorie, ta książka, czy te dwie książki, bo one są ze sobą połączone, te dwie książki spełniają w sposób błyskotliwy i niesamowicie śmieszny w dodatku i zresztą świetnie sprawdzony w Polsce, ostatnio w Polsce i w Wielkiej Brytanii. A takie mam pytanie niedyskretne. Czytał to ktoś ze zgromadzonych? Nie. Ja też nie, To sobie przeczytajcie. A no właśnie, i to jest kolejna korzyść z tych audycji, że czasami coś to jest świetna ciekawego. Literatura wakacyjna, ponieważ jest to przesympatyczna komedia napisana w latach 60. z satyrą na światek uniwersytecki, opisująca losy dwóch naukowców, których jeden jest literaturoznawcą, a drugi filozofem, którzy przyjeżdżają z kolonii po zawaleniu się Imperium Brytyjskiego i głodują. I przez przypadek tak się układają ich losy, że jako no, fałszerstwo typowe wymyślają, bo taka jest okazja zarobienia pieniędzy, wymyślają nową kategorię socjologii, właśnie tą imarzynistykę, bo na tym mogą zrobić pieniądze. I do czego prowadzi ten żart, no to już oczywiście zdradzać nie będę, ale czyta się to cudownie, lekko, przyjemnie i ze śmiechem.
Dziękuję, Krzysztofie. Marto, teraz ty masz głos. Czy ja tutaj wymieniłabym zeszłoroczny w cudzysłowie przebój, czyli różaniec Rafała Kosika, który był dosyć szeroko dyskutowany i te dyskusje się w zasadzie jeździły od bandy do bandy, od skrajnego zachwytu do skrajnego odrzucenia. Natomiast jak dla mnie to różaniec jest taką troszeczkę wersją soft niekiedy serialu Black Mirror, bo on pokazuje działanie mediów, pokazuje jak bardzo polityka jest spektaklem medialnym, pokazuje taką kawkowską, takie kawkowskie odczucie sytuacji człowieka w systemie, w którym, przez który ten człowiek jest absolutnie zdominowany i którego zupełnie nie rozumie. I bardzo ciekawie odwraca taki klasyczny motyw quest. Mamy bohatera, który jest takim stereotypowym, samotnym wilkiem, ma jakąś tam byłą żonę, ma jakąś tam kochankę i zmierza do tego, żeby rozwalić system i nagle się okazuje, że nie ma co rozwalać, że nie ma tego obiektu, który można zdobyć i naprawić świat i ocalić świat, że tak naprawdę to jądro systemu, którego bohater poszukuje, jest rozproszone, że każdy człowiek jest nośnikiem danych, że wszyscy są trybikami w maszynie, że wszyscy są elementami systemu. I tutaj to jest bardzo taka jak dla mnie nośna i ciekawa metafora kapitalizmu, jeszcze z tym podziałem na świat taki nadziemny, poukładany, korporacyjny i z drugiej strony świat ten podziemny tych mróweczek, robotników, którzy muszą zasuwać na tych, co na górze i produkować dla nich te niezbędne dobra. Także dla mnie to jest powieść, która naprawdę jest nośna ideowo, a przy czym zwyczajnie się dobrze czyta. Więc to bym zaproponowała. Dziękuję. A ja tak sobie z pewnym opóźnieniem oczywiście przypominam różne rzeczy, bo kiedy mówiliśmy o space operze, to przypomniała mi się jeszcze książka autora, nie przypominam sobie, ale Francuza, Bogowie Wojny. Też wydana w latach 70. w czytelniku. To też była książka, która moim zdaniem spokojnie da się wpasować do literatury space operowej, a jednak to nie była taka klasyczna strzelanka. A wracając do socjologicznej literatury, to chyba ja wymieniłem na początku, ale i tu zresztą O35 także się domaga, żebyśmy o tym powiedzieli, no to nie powiedzieliśmy o Zajdlu. Zajdl to był jednak człowiek, który przynajmniej w naszych polskich warunkach bardzo spopularyzował ten rodzaj literatury. Nie mówię, czy był pierwszy, czy nie był pierwszy, to nie jest istotne, ale takie powieści jak Limes Inferior, jak Paradyzja, cała prawda o planecie Xi, no właśnie, specjalnie to wymieniam, ponieważ gdzieś za chwileczkę będziemy mówić o antyutopii i dystopii. Właśnie. I gdzieś tu się zbliżymy do tego, ale tak po prostu sygnalizuję, dlatego żeby powiedzieć o tym, że znowu doszliśmy do tego miejsca, w którym podkreślić trzeba, że te gatunki, czy podgatunki właściwie fantastyki, to się nie do końca ten podział sprawdza, bo właśnie, czy antyutopia, czy dystopia, to jest socjologiczna fantastyka, czy nie? No moim zdaniem oczywiście jest. To może jeszcze schodzimy piętro niżej po prostu i jakoś to wydzielamy. Podobnie jest zresztą z antyutopią i dystopią, bo są autorytety, które w ogóle twierdzą, że ten podział jest kompletnie sztuczny. Mówienie o antyutopii, czy o dystopii. No właśnie, to jest ten moment, kiedy do tego zagadnienia przejdziemy. I teraz daję uczestnikom naszej rozmowy dowolność. Albo wymieniamy antyutopię i dystopię jednym tchem, albo to dzielimy, ale zapraszam. Tylko kilka słów na temat tego, z czym mamy do czynienia. Ta antyutopia, czyli utopia negatywna,
To jest taki utwór, który przedstawia społeczeństwo najczęściej w przyszłości, którego organizacja społeczna jest naznaczona piętnem ograniczenia wolności. Ograniczenia wolności jednostki przez jakieś tam podporządkowanie jej systemowi władzy. I to oczywiście ma dobre korzenie, bo chodzi o to, żeby stworzyć ustrój pełnej szczęśliwości i taki ustrój, w którym wszyscy będą szczęśliwi. No i to się najczęściej nie do końca udaje. Dystopia natomiast to jest taki utwór przedstawiający czarną wizję przyszłości, która wynika z jakiejś tam obserwacji otaczającej w sumie nas rzeczywistości, jakiejś sytuacji społecznej i ona jest raczej pesymistyczna, pesymistycznie osądza zastany świat. Zobaczcie, że to właściwie, jeśli dobrze w to, rozumiem te osoby, które mówią, że ta granica pomiędzy antyutopią a dystopią jest bardzo cieniutka i czasami ciężko odróżnić jedno od drugiego. To teraz, w zależności od tego, jak uważacie, albo o utopii, albo antyutopii, albo o dystopii osobno, albo razem, zapraszam jako pierwszego Mirka. Ja mam problem, znaczy mnie się w ogóle wydaje, że każda utopia, którą próbowano napisać, jest tak naprawdę dystopią, począwszy od tekstu Morusa, tak? Bo tak jest, dokładnie. Wiadomo, dokładnie. Jak wiadomo, sam pierwszy był w ogóle Platon ze swoim państwem, który też jest tak naprawdę ponury. Ponury. Jest ponurą dystopią ze światem, z którego zostają wygnani poeci, tak? Więc właściwie nie mielibyśmy o czym mówić. No i Platona na statek zaprowadziła na statek niewolniczy, prawda? Tak jest. Natomiast u Morusa jest wbrew pozorom dość podobnie. O ile dobrze pamiętam, Jameson w Archeologiach Przyszłości mówił o tym, że dystopie są gdzieś, że utopie są gdzieś daleko, w sensie czasowym lub przestrzennym, natomiast dystopie są tu i teraz, wokół nas. I to jest chyba taki podział, który ewentualnie można by przyjąć, tylko że on nie mówi o treści. Jeżeli bym chciał w takim razie, to ja bym przywołał tego Jefremowa, o którym mówił w którymś momencie Andrzej, bo wydaje mi się, że Pławica Andromedy i następne to jest taka utopia, która tak naprawdę, jeżeli bliżej jej się przyjrzeć, to ona się cudownie dekonstruuje do dystopii, ponieważ niby jest to wspaniały świat, ale wewnątrz tego, z naszej perspektywy ten świat jest oczywiście światem absolutnie totalitarnym. No i znowu muszę przywołać pewnie Krzysztofowi ukradnę Fahrenheita 451, tak, który 457, który jest taką klasyczną dystopią, teraz ponownie wzniowiony w Artefaktach, bo myślę, że też będziemy, ja bym proponował przywoływać te serie cudowne, które w tej chwili się ukazują. Na nowo Bradbury wyszedł w Artefaktach, mówiliśmy tu już o książkach Duszy Wyobraźni, Andrzej przywoływał książki z Solarisu. No i właśnie 4-5 Fahrenheit czytany na nowo, no bo jakby czytany w tej chwili, oczywiście fabularnie trąci myszką, natomiast lęk przed lekturą, nieczytanie, czy wywrotowe znaczenie tekstu literackiego, no cóż, to się jakoś niestety bardzo sprawdza. Ja bym to jeszcze wskazał na swój sposób dystopię, która próbuje być przełamana, czyli Przedrzeźniacza Travisa, też z Artefaktów, bo tamten świat, trochę po Huxleyowski oczywiście, też jest, też tak wygląda. No i w ogóle większość tekstów Baczy Galupiego, szczególnie to tytułowe opowiadanie Pompa numer 6, to jest absolutnie no taka dystopia niby łagodna, ale jednocześnie chyba jeszcze bardziej przerażająca niż te totalitarne, bo z nimi da się zmierzyć. Natomiast z utopiami, z Baczy Galupiego czy z Przedrzeźniacza, bo właściwie my wchodzimy w tą rzeczywistość i nie bardzo w ogóle potrafimy się przed nią bronić. To wszystko na teraz. Dziękuję. To w takim razie teraz poproszę o typy Krzysztofa. Ja teraz, tak?
Tak, poproszę. Utopian to utopia. One są łatwe do rozgraniczenia, to znaczy jedna jest na plus, druga jest na minus. Tak. I jeszcze dystopia, Jak ogniwa, baterii, no włożysz odwrotnie, to latarka nie świeci. Trochę trudniej jest jej odróżnić od fantastyki socjologicznej. Z tym, że fantastyka socjologiczna to jest taka, w której jest łatwo rozpoznawalny świat, na którym dokonuje się eksperymentu. On istnieje i jest poddany po prostu próbie na zniszczenie, tak jak no, u Zajdla łatwo jest rozpoznać, skąd się wzięły pomysły na świat w wymianie pieniędzy w jedną stronę, prawda? Po wymianie pieniędzy na jedną stronę. Na jedną stronę od razu tą powieść datujesz. Jeśli chodzi o moje typy utopii i antyutopii czy dystopii, to utopie oczywiście istnieją w fantastyce i jedną z takich utopii jest, który to Lem zaczynał się od słów, że w roku 2000, którymś tam zakończono przelewanie, częściowe przelewanie Morza Śródziemnego w głąb Saharii. Astronauci oczywiście. Astronauci oczywiście, więc chcecie mieć utopię, macie utopię aż do, od początku aż do końca i książkę ratują tylko przepiękne wspomnienia wspinaczkowe, które mnie do niej wciągają. Natomiast jest jedna tragiczna dystopia, na którą się nie zwraca uwagi. To jest Nowy Wspaniały Świat Huxleya. I to jest ta dystopia, w której pokazany jest świat, w którym w odróżnieniu od świata orwellowskiego w 1984, świat, w którym nikt się już nie buntuje. Opisany jest dziwnie, to trafiło w nasz świat teraźniejszości, kiedy wszyscy są zadowoleni. Kiedy ludziom ogranicza się wolność, odbiera podmiotowość na ich prośbę i ku ich totalnej, kompletnej satysfakcji. Oni u Huxleya mają wszystko, czego potrzebują. Wolny seks, narkotyki, wszyscy mają pracę, związki są absolutnie swobodne i przebiegają w każdą stronę i w każdą stronę są tak samo naturalne, spełniła się po prostu jakby utopia, w której buntownik nie ma wyboru, nie ma przed sobą innego wyboru niż wziąć i się powiesić po prostu, literalnie się powiesić. 1984 przy Huxleyu, Orwell przy Huxleyu jest optymistyczny, bo on tak jak Zajdel zakłada, że zawsze będzie ktoś niezadowolony i że nawet jeżeli naszego bohatera się zlikwiduje, to jego likwidacja otwiera drogę dla kogoś innego, kto pójdzie jego ścieżką. Natomiast Nowy Wspaniały Świat jest naprawdę nowy i naprawdę wspaniały. Tam już nie ma możliwości buntu. Ludzie zostali sprowadzeni do poziomu, w którym są kompletnie usatysfakcjonowani swoją doczesnością. Jest to chyba najbardziej ponura, najbardziej przeraźliwa książka granicząca z fantastyką, jaką ja znam. Dzięki. A jeszcze warto wspomnieć, że ta książka Nowy Wspaniały Świat Huxleya, ona może być interesująca również dla wszystkich tych, którzy są albo entuzjastami, albo przeciwnikami udoskonalania człowieka, transhumanizmu. To warto o tym pamiętać, szczególnie, że gdzieś to zostało w rodzinie, bo później tego słowa transhumanizm, przypisuje się w każdym razie to słowo członkowi rodziny Huxleya właśnie. W związku z tym warto o tej książce pamiętać, bo transhumanizm to jest coś, co dzisiaj jest tak intelektualnie niezwykle modne, o czym się dyskutuje, co się odsądza od czci i wiary, a z drugiej strony bardzo często uwznośla, mówi się, że to jest pewna nadzieja dla człowieka. Nie rozstrzygając, to po prostu warto Huxleyem się
przynajmniej moim zdaniem, zainteresować. Ale może nie na wakacje, bo to jest depresyjne. No, tak. Można w jakiegoś, można w doła popaść, ale to, to też jest jakiś sposób na spędzenie wakacji. Marto, Marto, zapraszam Ciebie. Nawiązując do wypowiedzi Krzysztofa, to ja powiem, że mnie rok 1984 przeraził znacznie bardziej niż Nowy Wspaniały Świat. Bo mimo wszystko, no, znaczy masz rację oczywiście, że to jest przerażające, że w Nowym Wspaniałym Świecie jest pozorne zadowolenie, pozorne pogodzenie się z sytuacją i brak w ogóle refleksji na temat tego, że można się zbuntować. Natomiast bohater Nowego Wspaniałego Świata wybiera jedno, jedyne możliwe dla siebie wyjście, to znaczy wyjście radykalne z tego świata, czyli po prostu popełnia samobójstwo. Natomiast rok 84 był dla mnie o tyle, no to była książka, która mnie wstrząsnęła autentycznie. A nie byłam już taka strasznie młoda, kiedy ją czytałam, więc jakieś tam doświadczenie z traumami literackimi miałam. Natomiast straszne było to, że w rok 84 pokazuje, że człowieka można zniszczyć od wewnątrz, że niekoniecznie można go zniszczyć zewnętrznie, ale można wejść mu do głowy i zniszczyć go od środka, rozwalić kompletnie jego tożsamość, przemodelować ją. I przecież jedne z tam ostatnie słowa prawie że brzmią, kochał wielkiego brata. I to było dla mnie przerażające, że człowiek może być zostać bo to, że człowiek może zostać pokonany zewnętrznie, to literatura nam pokazuje od zawsze, ale tutaj mamy takie zwycięstwo nad tym, co ludzkie od wewnątrz. To było dla mnie przerażające. Natomiast jeżeli chodzi o antyutopię, to ja tutaj tak trochę przewrotnie podeszłabym do tematu, bo próbowałabym podejść do utopii też i pokazać jako antyutopię. No oczywiście no nie będę się już wdawała w te genealogiczne rozważania na temat antyutopii i dystopii, które tutaj już zostały zarysowane, bo gdyby mniej to jest dla mnie interesujące w tym momencie. Ale nie została wymieniona opowieść podręcznej Margaret Atwood. A to jest przecież piękna, taka bliska ekstrapolacja ze świata, który jest nam dostępny. I mamy piekło kobiet, ale to nie jest piekło spowodowane wyłącznie podziałem na płeć, ale to jest piekło spowodowane podziałem na funkcje tak naprawdę. I tutaj ciekawa jest dla mnie taka rama, w którą to zostało ujęte, bo okazuje się przecież, że czytelnik, który poznaje ten tekst, poznaje ten świat oczami narratorki, która no najpierw ciężko znosi psychicznie to wszystko, czemu jest poddawana, to, że jest tak naprawdę przedmiotem, inkubatorem, że z dnia na dzień traci swoje prawa i jest w świecie mężczyzn taką wyłącznie podległą laleczką, reproduktorką, więc jej świat obserwujemy tylko, ten świat obserwujemy tylko jej oczami, a na koniec okazuje się, że to jest znaleziony pamiętnik, i że grupa naukowców bada to zjawisko i że nie mamy tak naprawdę do czynienia z dystopijnym przekształceniem całego świata, ale z jakąś tam małą, lokalną sektą, która sobie w ten sposób świat przekształciła. Więc tak naprawdę to jest w gruncie rzeczy bardzo ciekawa przypowieść na temat fundamentalizmu. No i od tego fundamentalizmu płynnie przeszłabym do utopii, do postawienia pytania, czemu w zasadzie nie próbuje się stworzyć w literaturze takiej ładnej, rzeczywistej utopii. I ja się raz z taką utopią spotkałam. Oczywiście pomijając te utopie tam klasyczne, takie od morusowskie, to ciekawe jest takie dwie powieści koleżanki Jane Millwilla, Step Swainstone. Rok naszej wojny i gdzie czas to pieniądz. Barwne ze świetnie zarysowanym światem,
światem, w którym no, streszczenie tej powieści zabrzmi absurdalnie, więc nie będę tutaj przybliżała treści, bo kiedy bym to spróbowała zrobić, to zabrzmiałoby to jak banalne takie fantazy, zupełnie bajkowo-strzelankowe, a naprawdę ta powieść taka nie jest. Natomiast w drugiej części pojawia się utopia, do której bohaterowie dopływają. Taka niemal morusowska utopia, w której wszyscy żyją w harmonii, w zgodzie, pracują dla wspólnego dobra, mają mędrców, biblioteki itd., itd. No więc oczywiście, co robią nasi bohaterowie? Mimowolnie ten świat niszczą. No bo coś idealnego w świecie zwyczajnie istnieć nie może. Oni nie mają zamiaru oczywiście skrzywdzić tego świata, tylko zwyczajnie no, jesteśmy ludźmi, więc tak wyszło. Natomiast świetnym materiałem na antyutopię jest dla mnie zakończenie Narni Lewisa, w której świetnie wychwycił problem Neil Gaiman, który napisał takie opowiadanko Problem Zuzanny. No bo nagle się okazuje, że wszystkie dzieci z Narni oczywiście umierają i idą do tego narnijskiego raju i mamy ogólny zachwyt i wszystko jest pięknie i wspaniale. Tylko, że nagle się okazuje, że ta piękna i wspaniała rzeczywistość wymaga absolutnego podporządkowania umysłu tej rzeczywistości. A ten umysł musi pozostać dziecięcy, musi pozostać infantylny. Zuzanna tak naprawdę, jak złośliwie zauważa Gaiman, została ukarana za to, że dorosła, bo w Narni nie można dorosnąć, trzeba pozostać wiecznie dzieckiem. No to czy naprawdę jest to utopia, której ktokolwiek mógłby sobie życzyć. Tak przewrotnie bym powiedział. To znaczy, biorąc pod uwagę Narnię, to ona jest średnio utopijna, biorąc pod uwagę, że tam trup pada dość gęsto i w zasadzie opiera się cała obecność dzieciaków w tym narnijskim. Nie, Krzysztof, tylko ja mówię o ostatniej części. Wiesz, o tym, kiedy oni trafiają do prawdziwej Narni, kiedy już naprawdę nie ma być wojen i tego wszystkiego, z czym tam się zmagają. Ponad kategoriami utopii i dystopii, bo to jest skończyła się szkoła, zaczęły się wakacje. One wkraczają nie w utopię, a świat idealny. To są też dwie różne rzeczy. Natomiast druga rzecz to jest kwestia, którą ja bym chciał głos odrębny zgłosić. To jest kwestia Atwood i The Handmaid's Tale, kiedy się mówi, że jest to, że ta sekta, która tam jest, to jest piekło, które mężczyźni zgotowali kobietom. Jest to piękno kobiet. Piekło kobiet. Otóż jeżeli się bliżej przyjrzeć książce, to należy zwrócić uwagę i podkreślił to zresztą ten znakomicie dzięki Faye Dunaway ten film świetny, który poprzedził serial, który do niczego się przy filmie nie nadawał, że tak naprawdę mężczyzna, samiec alfa w opowieści podręcznej był taką samą ofiarą systemu jak ta nieszczęsna podręczna. I że w gruncie rzeczy, przepraszam, jeżeli ten dowcip kogoś urazi, ale w gruncie rzeczy Handmaid's Tale to jest piekło żon. To jest to, co kobieta zrobiła kobiecie. Znaczy wiesz, można by na ten temat dyskutować, natomiast no, tak naprawdę to jest system, który w gruncie rzeczy unieszczęśliwia wszystkich i wszystkim narzuca mniejszą lub większą miarę hipokryzji. Natomiast dostaliśmy wgląd w ten system właśnie przez tytułową podręczną i jej optyka nam jest tutaj pokazana. Tutaj pokazana jest pokazane to, że w jaki sposób sprzyjający jej i w jaki sposób ratujący ją przez najgorszą opresję tego systemu jest mężczyzna. Ale to była tylko głos odrębny do pewnego sformułowania i możemy to tak zestawić przecież. Nigdy nie ma innych zgód, prawda? Na tym ja mówię, że ja patrzę na opowieść podręcznej przez pryzmat filmu również, który zrobił na mnie ogromne wrażenie, a tam była Faye Dunaway, czyli jak sama siebie nazywała, naczelna suka Hollywood, i ona potrafiła po prostu nadać rys okrucieństwa niezwykły żonie, natomiast jej mąż był przy tym współczującym, spokojnym człowiekiem, który wypełniał swoje obowiązki z pełnym zrozumieniem, że robi krzywdę. Do mnie to przemawiało.
ja tak cichcem teraz podrzucę jeszcze jeden tytuł, znowu z klasyki, znowu się odwołam do Wellsa, bo gdzieś wśród tych tytułów chyba warto wymienić taki Ludzie jak ludzie. Nie, Ludzie jak bogowie. Jak bogowie. Jak bogowie. Pomyliłem z innym tytułem. Tak, ale Ludzie jak bogowie to też jest książka, która z jednej strony może niektórych może fascynować, a niektórych może po prostu niepokoić. Ale dobrze, przejdźmy nad tym do porządku dziennego. Ludzie jak ludzie, Herbert George Wells. A Wiktorze, jeśli chodzi o antyutopię, utopię, dystopię, to co ty byś powiedział? Czy będę ostatni? Nie, nie będziesz ostatni. To poproszę, żebym był ostatni. No dobra. Chcesz? Masz. W takim razie Andrzeju, zapraszam. Tylko tak sygnalizując, że tu już rok 1984 pojawił się nowy wspaniały świat. Jest jeszcze, przypomnę, że Mezzamiatina. Też dosyć wczesna powieść początku XX wieku. Ale to tak sygnalizacyjnie, ona się mieści tam w tej konwencji. Ja chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza, że tu może się niektórzy bardzo zdziwią, słuchacze może się oburzą. Dla mnie już książka, powieść, która się dzisiaj pojawiła, Powrót z gwiazd Lema, to jest w gruncie rzeczy dystopia. To jest dystopia. To jest zamknięte społeczeństwo, z którego nie ma wyjścia, czyli jest tylko jedno wyjście, tak brzydko mówiąc, wsiąść w rakietę i odlecieć. Bohater się podobnie jak decyduje. Wizja lokalna. Podobnie jak wizja lokalna, zgadza się. No ale nie pojawiły się tu, moim zdaniem, jedno nazwisko w zasadzie dwóch autorów. Ja mówię o braciach Strugackich, którzy się nie pojawili dzisiaj, gdzie przenicowany świat to jest przecież antyutopia. Nie dystopia, tylko antyutopia. I w ogóle te wątki socjologiczne, utopijne, antyutopijne, w całej twórczości Strugackich możemy to śledzić. Wiele książek by trzeba po prostu tak naprawdę wziąć encyklopedię jakąś fantastyki do ręki, popatrzeć po tytułach. Ślimak na zboczu. No, tego jest pełno. I no, nie mamy czasu, żeby to tak omawiać, ale tu bracia Strugaccy pasują praktycznie rzecz biorąc do wszystkiego. Ale właśnie chciałbym zwrócić uwagę, że ten przenicowany świat, my traktujemy to może jako przygodowe, bo to jest. Ale to jest antyutopia. To społeczeństwo, oczywiście tu jest ten element optymizmu, prawda, przyleciał Maksym Kammerer i już się narobi, oczywiście tam Sikorski też był. No i potem następne części też wcale nie są takie przyjemne, bo przypomnę, że tu fale gaszą wiatr, tak, ta trzecia część, która no taka też jest, to już ten transhumanizm, o którym mówiliśmy. A w gruncie rzeczy ten świat jest zniewolony i kontrolowany przecież. To tak a propos Jefremowa, to Strugacki widać jeszcze wyraźniej. Bardziej widzimy to z punktu widzenia tych osób, które tak naprawdę kontrolują ten świat, prawda? No to tak tyle, żeby wrócić do powiedzmy takiej czystej science fiction. To moje propozycje. A Strugackich zawsze warto czytać. Oczywiście nie ma dostępu do nich. Nie ma elektronicznych wersji po polsku, po rosyjsku. Są wyczyszczone wydania chyba. Także ktoś tym językiem operuje, to polecam. Nawet zdaje się, że gdzieś w Izraelu się też ukazały ich dzieła zebrane już w tej wyczyszczonej wersji. No nie wiem. To ja tyle na ten temat. Dziękuję, Andrzeju. No to ja teraz powiem jeszcze, że nikt nie wymienił takiego hitu z ostatnich czasów, który nosił też za Igrzyska Śmierci. No, od tego się wszystko zaczęło. To też było. Ja nie twierdzę, że to jest to, co tygrysy lubią najbardziej, ale to jest rzecz, która była mocno czytana, była mocno propagowana, w dodatku ma wersję filmową. Warto to uwzględnić, jeśli się mówi o tej części fantastyki, utopii, antyutopii, dystopii, to jest ten klimat, który
dobrze to obrazuje. Gdzieś tam jeszcze mamy wśród tych książek, znowu wrócę do Zajdla, ale mamy Wyjście z cienia. Książka, sam nie wiem, w jakiś sposób chyba niedoceniona, gdzieś tam zniknęła wśród tych tytułów, które były wiodące, czyli Limes Inferior, które wymieniałem już, Cała prawda o planecie Xi, czy Paradyzja, gdzieś tam się też pojawia właśnie Wyjście z cienia, to też w sumie opresyjne dosyć społeczeństwo, które przełamuje tę opresję, no to może być w jakiś sposób optymistyczne. Często słyszałem, że ta książka jest bardzo młodzieżowa, być może jest młodzieżowa, ale chyba wśród tych książek należących do podgatunków warto ją wymienić. Wiktorze, czy ty się już pojawiłeś? Halo? Wiktora nam brak. W takim razie Wiktora nam brak. No to cóż, pewno Wiktor jeszcze się na antenie pojawi, a my tymczasem pokicajmy w kierunku kolejnych podgatunków. Cyberpunk. On się już zresztą pojawiał w niektórych wypowiedziach. No to wróćmy do cyberpunku. To jest taka odmiana fantastyki naukowej, która się skupia na takich złych, negatywnych konsekwencjach funkcjonowania ludzi i konfrontacji z tych ludzi z zaawansowaną technologią. Komputerową najczęściej, bo do tego się to sprowadza. Z tego, co pamiętam, to słowo pojawiło się stosunkowo późno, bo gdzieś w latach 80. To w takim razie, jeśli chodzi o cyberpunk, co moglibyście polecić? Andrzeju, zacznijmy teraz od ciebie. Znaczy, ja mam problem, bo zawsze traktowałem cyberpunk jako oczywistą składową całej science fiction. Nigdy nie oddzielałem, bo można by wyszukać. No to jest właśnie ta pułapka. To jest ta pułapka, o której mówiłem. Znaczy, tak. Tu prawdopodobnie się wszystko pokaże za chwilę u następców. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na jedno, że może tak z nowościami to jestem czasami nie na bieżąco, ale zaciekawiły mnie i da się to czytać. Dwie książki autorki, która, jedna z nich jest nominowana w tym roku do Zajdla. Mówię o Martynie Raduchowskiej, jej Łzy Mai i Spektrum. To jest dobra, to są do czytania dobre powieści, które mieszczą się tam jakoś w cyberpunku. Resztę to już zostawiam wam, bo tu można klasyki wymienić całe mnóstwo, żeby nie było, że my tylko tu obracamy się w starociach. Nie, Martyna Raduchowska akurat mówię o tej jej odmianie twórczości, da się czytać. Uważam, że to są zupełnie niezłe książki, powieści. To ja dla porządku zapytam, Wiktorze, czy ty jesteś już może? Słyszę ciszę. Tutaj czytam na czacie, że o 35, a o bardzo kontrowersyjną tezę wygłosił, która brzmi mniej więcej tak. Właściwie każde SF jest młodzieżowe. Mocno bym z tym polemizował, ale to już zostawię uczestnikom naszej rozmowy. Wracamy w takim razie do cyberpunku. Zapraszam w takim razie, Mirku, ciebie. O, jestem. Ja zgadzam się z Andrzejem co do Raduchowskiej, która faktycznie realizuje, powiedzmy, ten gatunek lepiej lub gorzej, ale to się naprawdę daje czytać. Ja również nie chciałbym, bo wiadomo, za chwilę pewnie ktoś omówi lepiej o znacznie ode mnie Gibsona. Ja chciałem zwrócić na książkę u nas mniej znaną. Przyznaję, że sam ją kupiłem w tajnej księgarni. To jest trylogia Marianne Pierce, Pasożyt i kolejne tomy. To jest australijski cyberpunk, bardzo przyzwoicie napisany, trochę lepszy. Mam poczucie, że jednak troszeczkę lepiej skomponowany niż
niż książka Raduchowskiej. Ale wracając do tego, od czego zacząłeś, Marku, jednak mimo wszystko, oczywiście ten komponent walki z systemem, z korporacjami jest oczywiście bardzo ważny w cyberpunku, ale jednak w klasycznej wersji chodzi jednak przede wszystkim o przejście do cyberprzestrzeni, tak? Jednak to słowo cyber jest tam bardzo istotne. I tutaj w takim razie cofnąłbym się przed Gibsona i wskazał inną książkę Brunera, czyli Na fali, która też, oczywiście wtedy ta nazwa jeszcze nie funkcjonowała, natomiast sama powieść bardzo ładnie realizuje tak naprawdę wyznaczniki tego gatunku. I to tyle. Dzięki. Marto, zapraszam Ciebie. Przede wszystkim wymieniłabym to Accelerando Charlesa Strossa. Powiem tak, kiedyś pamiętam taką dyskusję na temat postapokalipsy, do której z tego co wiem dojdziemy, i cyberpunku, i padło tam pytanie, czemu postapokalipsa staje się tak bardzo popularna, a cyberpunk traci popularność, podczas kiedy, jak dla mnie to są dwie takie wizje, zupełnie odmienne tego, co czeka nasz gatunek. Z jednej strony mogą nas czekać wizje przedłużania swoich intelektualnych i fizycznych możliwości za pomocą różnych cyfrowych komponentów, przenoszenia umysłu do komputera, o którym marzymy, takiej cyfrowej nieśmiertelności itd., itd. I to jest taka cywilizacja podkręcona do maksymalnego swojego potencjału. A z drugiej strony popkultura nam funduje inną wizję, taką, że łup, wszystko walnie z różnych biologicznych albo innych przyczyn i cywilizacja się skończy, będziemy się musieli wygrzebywać z gruzów. Ciekawa rzecz. Ciekawa rzecz jest taka, że cyberpunk faktycznie tak jak gdyby troszeczkę traci popularność, a przynajmniej jest znacznie mniej popularny niż postapokalipsa, którą jesteśmy po prostu zalewani. Ale z drugiej strony ten cyberpunk potrafi też być szalenie zabawny, no bo u Strossa, chociaż mamy różne konsekwencje tego naszego legendarnego przegrywania mózgu do komputera. Przecież bohaterowie lecą w kosmos już nie statkiem kosmicznym, tylko lecą czymś, co jest wielkości puszki od sardynek, a oni są tam wgrani jako cyfrowe osobowości, mają wszelkie możliwe możliwości modelowania swojego otoczenia, tak jak akurat mają ochotę. Ale na początek przecież przekomiczny dialog bohatera z krewetkami, czy nie były krewetki, tylko langusty bodajże, przegranymi cyfrowo do sieci, które uciekły i poprosiły o azyl i wstąpiły do KGB, więc zadzwoniły do bohatera i rozmawiały po rosyjsku. Po prostu kiedy czytałam o langustach z KGB, no humor mi się poprawił momentalnie. Natomiast ciekawy przykład cyberpunku jako takiego nocnego bardzo, a jednocześnie bardzo ciekawego komentarza do rzeczywistości, to są opowiadania Kuby Nowaka z tomu Amnezjak. Kuba Nowak to jest jakość sama w sobie, to jest doktor habilitowany już bodajże, teoretyk mediów, on naprawdę potrafi w tych cyberpunkowych fabułach dawać takie mocne komentarze do rzeczywistości, którą można określić jako wojnę semantyczną, jako swego rodzaju odwrócenie sytuacji, w której władza nie jest już czymś odgórnym, tylko władza jest czymś oddolnym i rozproszonym, i tak naprawdę cybermedia stają się nie tyle narzędziem władzy, co samym w sobie mechanizmem władzy, nad którym takim samym w sobie, nad którym nikt już nie ma de facto kontroli, bo ta kontrola jest rozproszona i że żyjemy w takim świecie, w którym wszystko ulega rozproszeniu i nie sposób wskazać
jakichś konkretnych komponentów, które można by nazwać na przykład tym określonym przeciwnikiem, któremu się należy przeciwstawić, bo to wszystko jest rozproszone i działa w zupełnie w znacznie bardziej skomplikowany sposób niż moglibyśmy podejrzewać. No a poza tym te opowiadania Kuby Nowaka są bardzo ciekawymi wariacjami na temat różnych popkulturowych mitów. Na przykład w opowiadaniu Rychu mamy tego Filipa Dicka, paranoika, który sobie uroił, że Lem to jest kryptonim organizacji komunistycznej, która ma zniszczyć światowe science fiction, i tam Kuba Nowak bawi się tym motywem. Tam rzeczywiście ten tytułowy Rychu to jest Dick, którego paranoja się wcieliła i no, po prostu warto przeczytać, bo to jest ciekawe i momentami zabawne, tak, oczywiście na metapoziomie. Dziękuję. Znowu kontrolnie zapytam, czy Wiktor jest z nami. Halo, Wiktorze. Gdzieś się objawiłeś, a nam wypadłeś z kolejki, to ja wrócę jeszcze na chwileczkę, zanim dopuszczę Krzysztofa na antenę, to poproszę ciebie, miałeś powiedzieć coś na temat utopii, antyutopii, dystopii. Byłeś bardzo tajemniczy, chciałeś być ostatni, no to jesteś ostatni. Tak, chciałbym być ostatni nieprzypadkowo, gdyż w trakcie tej audycji i słuchając wasze wypowiedzi, wpadłem na takie spostrzeżenie. Otóż tak jak tam zahaczyłem, że utopie i antyutopie są projektowaniem przyszłości przez pisarzy science fiction, przez filozofów, przez myślicieli i tak dalej, ale chciałbym waszą uwagę zwrócić na to, że przecież historycy mają bardzo, bardzo, nie bardzo podobne, identyczne problemy nie z projektowaniem, ale z interpretacją przeszłości. Wszystko zależy od systemu, od czasu, od polityki, od systemu, w którym się żyje. Interpretacja przeszłości może być albo utopijna, albo dokładnie antyutopijna. Wszystko zależy od tego, jak postrzegamy, chociażby taki można na demokrację grecką, na prawo rzymskie, na rolę kościoła i każdą inną funkcję systemów minionych patrzeć właśnie z taką utopistycznym zacięciem, a można antyutopijnie. Tak można również patrzeć na niewolnictwo, na chłopa pańszczyźnianego, na funkcję kobiet w każdym okresie przeszłości, funkcję mężczyzn i tak dalej. Utopia i antyutopia, to nie jest coś, co dotyczy tylko przyszłości. Mamy z tym problem również w interpretowaniu przeszłości, tego co było. Więc ja nie wiem, jak my sobie mamy poradzić z przyszłością, skoro nie potrafimy w sposób jednoznaczny określić tego, co ewidentnie było. Co wy na to? Przeszłość obcinamy grubą kreską, Wiktor. Krzysztofie, nie wróćmy zatem. Rady. Wróćmy zatem do cyberpunku. Zapraszam. Tak od wiktorowskich chłopów pańszczyźnianych do cyberpunku. Tak, do cyberpunku to będzie piękne przejście. Mnie jest trudno pogodzić się z takim skokiem, ale spróbuję. Zbiorę się na odwagę. Otóż powtarzam to, od czego zacząłem, że cyberpunk jest w pewnym sensie i chyba głównym sensie konstruktem teoretycznym, który konstruktem stworzonym przez jednego zapalonego popularyzatora na podstawie jednej książki jednego autora. I do tego dobudowana została konstrukcja, która się straszliwie na takim fundamencie jest po prostu straszliwie chwiejna, to znaczy napisał Gibson, napisał Neuromancera taką opowieść o buntowniku.
przeciwko występującemu, o buntowniku występującym przeciwko korporacyjnemu światu. I napisał to tak wspaniale, przede wszystkim w warstwie stylistycznej. To była książka tak nośna, że okazała się bestsellerem, do czego Bruce Sterling natychmiast dorobił teorię całą, że oto narodziła się nowa fantastyka naukowa i ta stara jest już przegrana i niech wstępuje w nicość, a tu mamy właśnie fantastykę dnia dzisiejszego i jutrzejszego. I już no, na tym ewolucja fantastyki się zakończyła. Natomiast cyberpunk w zasadzie, cyberpunk ogranicza się do tej trylogii ciągu Gibsona i więcej, i potem zaczął natychmiast się rozpadać. I teraz, jeżeli ktoś zechce sprawdzić w tak zwanych źródłach sieciowych, to mamy nano punk, biopunk, nadpunk, taki punk, śmaki punk, tylko nie ma cyberpunku. Więc ja proponuję po prostu, jeżeli miałbym coś polecać, to mogę polecić tylko Neuromancera i z boku nieco, ponieważ do tego nurtu podłączyło się kilku bardzo udanych pisarzy, a jedna, znaczy podłączyło się więcej, ale jedna bardzo udana pisarka, ja proponuję, żeby sięgnąć po Sinner z Pat Cadigan. Jeżeli ktoś chce sobie cyberpunk wakacje poczytać i będzie miał kawał dobrej literatury, kawał dobrej przygody i będzie miał, no i będzie miał w przypadku Neuromancera, to oddaję, to jest wzór, jak należy powieść fantastyczną przełożyć na język polski, więc proszę bardzo, to też będzie jakaś nauczka dla kogoś, kto będzie później czytał złe tłumaczenia dobrych książek i złe tłumaczenia złych książek. Dzięki Krzysztofie. Na tym koniec. Dzięki Krzysztofie. To ja jeszcze dwa słowa, jeżeli mógłbym. Zapraszam. Bo tak teraz już posłuchałem wszystkich, ale wiesz, Krzysztof, oczywiście, że trylogia ciągu, ale jednak bym też zwrócił uwagę na opowiadania gibsonowskie. A tak. Wypalić chrom, to dla mnie jest taka kwintesencja tego, co jest na takiej małej przestrzeni. Ale nie musisz tego... nic wracać, weź pod uwagę, gdzie się ukazał wypalić chrom. No w tej Skąd chwili, znasz tak. opowiadanie? Z Feniksa znasz, prawda? Ja, tak, oczywiście, że tak. To był ten numer... Z cyberpunkiem przecież też był numer Feniksa. No, Neuromancer też wyszedł w bibliotece Feniksa. Feniksa, tak. No teraz możemy znaleźć w artefaktach. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedno, bo nie padło to nazwisko. Pisarz, który tak trochę chyba przemknął, ja mówię o Sawyerze, bo jego eksperyment terminalny i potem ta trylogia WWW już pokazały, że w zasadzie ten pęd na cyberpunk się no chyba skończył, bo to zupełnie eksperyment terminalny jest taki, no, ale Hugo chyba za to dostał, nie pamiętam, albo Nebule. I, więc dlatego to ja mówiłem na początku, że to jest klasyczna science fiction dla mnie, a że ktoś próbował z tego zrobić coś nowego, no to tak... Klasyczne science fiction mamy jednak, klasyczne science fiction rozumiemy jako triumf wysiłku zbiorowego, prawda? Ktoś buduje rakietę, no to buduje armia robotników, później się kosmonautów wyławia w konkursach, uczy się śpiewać ich hymny między innymi po sprawdzeniu, jak znoszą przeciążenia i wszystko. Inne uczy się ich śpiewać gwiezdne hymny, po czym oni maszerują do rakiety i współpracując ze sobą i z kontrolą naziemną Houston, you have a problem, lecą i osiągają cel. Natomiast w ujęciu gibsonowskim, tak jak to jest ujęto u Gibsona, to jest jednak bardzo wiele zawdzięcza Chandlerowi i w kwestii stylistycznej, i w kwestii tego, że cyberpunk był nowy, ponieważ był bardzo nośno wówczas opowieścią o buntownikach. No, jest też, korporacyjny prawda. Świat zgody, prawda? On jest się gdzieś przesuwa w tle, a ci ludzie raptem nobilitacji fantastyce doznają, ci ludzie, którzy mieszkają pod mostami, w piwnicach i którzy potrzebują tylko tego gniazdka, żeby deg w nie włożyć i wędrują po fascynującym świecie matrycy, który... Macie, jasne. Powiedzmy, który, żeby było prawidłowo. Tak, typiczny kult hakerów, tak. Jak,
gdzie przeżywają takie przygody, tylko oni są tam sami przeciwko światu, na takie przygody. Dla nich to jest kosmos, prawda? Tak, to prawda. Ja i oni są tam sami, są te programy antywirusowe, prawda, zabezpieczające, które tam wybuchają gwiazdami. No, najbardziej przypomina to opisy, które snuje Hal Breck z tej wyprawy, kiedy on wsiada do kapsuły, prawda, odlatuje i lata naokoło gwiazdy i powtarza przez kilka dób dwa słowa, żeby wyłowić transmisję przyjaciela i żeby go stamtąd wyciągnąć. No to ja chciałbym tylko jeszcze przypomnieć, że w Hyperionie Simonsa jest jedna część, która taka też jest bardzo cyberpunkowa. Zresztą to on świadomie nawiązywał do wielu gatunków. No to Marku, a co ty jeszcze podrzucisz? A ja chciałem tutaj przychylić się do pewnego głosu, który pojawił się na czacie, bo sobie lukam od czasu do czasu na ten czat. Wspomniał jeden ze słuchaczy o książce, której Wiktor bardzo nie lubi, a mianowicie o książce Węgiel modyfikowany węgiel Richarda Morgana i pozostałe, później są kolejne oczywiście części, więc to też dałoby się rzeczywiście do cyberpunku zaliczyć i myślę, że warto także o tej książce pamiętać, chociaż Wiktor się pewno ze mną nie zgodzi, no to od razu mu podrzucę Marku, zadanie. Marku, mogę ad vocem jeszcze, Jasne, oczywiście. Bo też oczywiście. Mam czat przed sobą i z czatu jest, cytuję, klasyka cyberpunku, to opowiadanie. No właśnie, tak. O opowiadaniach również należy wspomnieć. Zdecydowanie należy wspomnieć z tym, że Chłopiec i jego pies, The Boy and His Dog, to jest klasyka postapo, natomiast towarzyszącemu nam panu prawdopodobnie chodziło o Nie mam usta, muszę krzyczeć. Tak. To jest coś, co jest absolutnie obowiązkowe do przeczytania. Nie mam usta, muszę krzyczeć, natomiast również do młodych ludzi. Uwaga, że jest dostępna gra I Have No Mouth and tak. Scream. Można ją kupić na Gogu chyba za 5 czy 10 zł. Znakomita gra, w której kwestie komputera M czyta sam Harlan, nieżyjący już Harlan Ellison, więc ma walor pamiątkowy również. A w ogóle powiedzmy, że to opowiadanie pochodzi z takiego kultowego tomu Niebezpieczne wizje. I to warto także o tym powiedzieć, bo to jest w ogóle tom z taką nietuzinkową fantastyką chwilami bardzo trudną, ale z fantastyką naukową, z którą warto się zapoznać, sięgającą zresztą w różne obszary fantastyki. Wiktorze, jeśli chodzi o cyberpunk, o Morganie w ogóle nie wspominam przezornie, co byś powiedział, jeśli chodzi o cyberpunk? No, właściwie Krzysztof powiedział za mnie wszystko, bo kiedy zaczął od Neuromancera, to właściwie wszystko, co mam do powiedzenia, chyba że strzelę w was powieścią zupełnie, chyba mającą z tym bardzo wiele wspólnego, chociaż mówiliśmy tutaj również o antyutopiach i o utopiach, o powieści socjologicznej i tak dalej. Natomiast przypomnę wam Pieprzony los Kataryniarza Rafała Ziemkiewicza. Jest to kapitalna książka pokrewna tym wszystkim nurtom, które żeśmy tutaj obrabiali. No a z tym cyberpunkiem ma wiele, wiele, wiele wspólnego. Chyba. Marek, co według ciebie ukazało się w Niebezpiecznych wizjach? Nie mam usta, muszę krzyczeć. Nie. Niebezpieczne wizje, Harlan Ellison był edytorem i on dał jedno opowiadanie, ja szybko je sprawdziłem, The Prowler in the City at the Edge of the World. Oba te opowiadania, o których mówimy, miały pierwodruki fantasy and science fiction, o ile pamiętam. Okej. To jest ta sama epoka, lata 60., jasne. Ale nie ta książka. Okej.
Ale niemniej jednak do niebezpiecznych wizji i tak warto sięgnąć, nawet jeśli tam tego opowiadania nie ma. Trzeba sięgnąć. Na szczęście jest dostępna w e-bookach, bo to już jest, to jest arcydzieło Wojtka Sedenki i tutaj powstań, brawo, wolno usiąść, tak, że ta książka się ukazała. Okej. Okay. To teraz przejdźmy do kolejnego podgatunku. Marku. Tak, słucham. Mógłbym jeszcze, zanim przejdziemy do innego gatunku, że tak powiem, to chciałem zwrócić uwagę na to, że w science fiction bardzo często pojawiają się tak zwane, znane zewsząd, że tak powiem, mody. Cyberpunk jest pewnym gorącym kartoflem, który w pewnym momencie został podchwycony. Space Opera była też takim gorącym kartoflem. Są pewnie mody, którym ulega nasza rzeczywistość i my sami po prostu. Mogę wam zaręczyć, że za 50 lat o czymś takim będzie się tak samo mówiło, jak o problemie jeżdżenia na bicyklach albo lataniu szybowcami i tak dalej. Nic więcej. Albo to będzie już elementem absolutnie pełnej rzeczywistości, a problemy będą zupełnie inne, gdyż my bardzo często i to pisarze science fiction chwytający te właśnie gorące kartofle, gorące tematy technologiczne zapominają dokładnie że na księżyc się nie będzie latało pociskami wystrzelonymi z dział i tak samo nie będzie w przyszłości czegoś takiego, co my dzisiaj uważamy, że jest na pewno. No, to wszystko. Dzięki. To przejdźmy do kolejnych podgatunków. Ja pozwolę sobie właściwie zbić kolejne gatunki w jedno. Pierwszy to jest steampunk, czyli taki nurt, który nie przewiduje... Powiem tak najprościej, nie przewiduję tego, że się pojawiła elektronika, tylko gdzieś w XIX wieku pojawiła się maszyna różnicowa, a później to już jakoś poszło i w ogóle ten świat, który się rozwija, poszedł w zupełnie innym kierunku. I to jest tego rodzaju wizja. Gdzieś chciałbym to połączyć z historią alternatywną, bo to jest warto to połączyć. Więc o tych, a może dorzućmy jeszcze do tego również post-apo, żeby zrobić taki miks ciekawy, bo w gruncie rzeczy post-apo to też jest jakiś rodzaj historii alternatywnej. No więc wrzućmy to wszystko do jednego koszyczka, postarajmy się przynajmniej. Steampunk, historia alternatywna i post-apo. Polećmy coś w tym, jeśli chodzi o te tytuły. Marto, może ty pierwsza. Więc jeżeli chodzi o steampunk, to tutaj no pewnie zostawię głos Mirkowi, który już powiedział o Diamentowym Wieku i pewnie dalej będzie chętnie o nim mówił. Natomiast podobnie jak historie alternatywne, od których jest specjalistą, a jeżeli chodzi o post-apo, to zrobiłabym tutaj taką trochę może niespodziewaną wycieczkę w stronę znowu Margaret Atwood, bo jest świetna jej trylogia Mad Adams, znakomicie się czyta i jest to rzeczywiście wizja post-apokaliptycznego rekonstruowania społeczeństwa, a z drugiej strony bardzo ciekawa wizja takiej bliskiej przyszłości, bo zaczyna się od rzeczywiście momentu takiego po zagładzie, czyli mamy klasyczne zbieranie resztek społeczeństwa po apokalipsie, a jednocześnie ona bardzo świadomie eksploatuje mity i ten mit apokaliptyczny taki o rodowodzie biblijnym i również o rodowodzie biblijnym Mitraju. Bo co się okazuje? Tam apokalipsie takiej naprawdę globalnej
z przyczyną tej apokalipsy jest człowiek, który podjął jednostkową decyzję, że w zasadzie podobnie jak się to u Lema czasami zdarzało, rasa ludzka jest do niczego i należy ją przekonstruować radykalnie, a starą rasę wytruć, bo ona jest agresywna i okropna. Bo rzeczywiście stan przed tą apokalipsą wygląda tak, że mamy podział w społeczeństwie na korporacyjne miasteczka, w których ludzie są dosyć zamożni i dosyć pędzą takie spokojne i bezpieczne życie. Problem w tym, że są totalnie zniewoleni, ale oczywiście to zniewolenie jest takim naturalnym zniewoleniem, można powiedzieć, korporacyjnym. I oni w zasadzie nie odczuwają tego nawet specjalnie. Natomiast na zewnątrz są plepsopolie, w których mamy biedę, brud, smród, głód i wolną Amerykankę. I w momencie, kiedy bohater podejmuje jednostkową decyzję o tym, że taki świat należy skończyć, wypuszcza, ponieważ jest genialnym genetykiem, wypuszcza wirusa, w wyniku którego ludzkość ginie. Natomiast tak jak Lem sobie, Ion Cichy u Lema wymyślił sobie, że w zasadzie ludzie powinni wypuszczać listki i przeprowadzać fotosyntezę, tak podobnie ten bohater tworzy nową rasę, natomiast nowa rasa ma własne problemy i na własny sposób próbuje zrozumieć świat i konstruuje własne mity. I to jest bardzo ciekawie opowiedziana opowieść, bardzo wielopoziomowa. Ja tutaj zarysowałam taki główny jak gdyby problem społeczny, natomiast trudno mi nawet w tym momencie przybliżyć problematykę tak wielopoziomowej, trzytomowej powieści, przy czym powiem, nadający się rzeczywiście na wakacje, bo przy tym wszystkim to się znakomicie czyta. Także może na tym bym poprzestała, chociaż nie chcę tutaj rzucać samymi tytułami, bo nie chodzi tu o katalog biblioteczny. Dzięki. Mirku, zostałeś niejako wywołany do odpowiedzi, to zapraszam ciebie. Ja zaskoczę Martę i nie będę mówił o diamentowym wieku, dlatego że przede wszystkim jeśli chciałbym polecić Jana MacLeoda. Jego dwie absolutnie genialne powieści, czyli Wieki Światła i Dom Burz. To jest jedna z tych realizacji gatunku, które mimo że dość ściśle trzymają się reguł gatunkowych, jak cały MacLeod opowiadają niesamowitą historię i opowiadają historię bardzo głęboką. Faktycznie mamy alternatywny XIX wiek. Nie mamy nie mamy silnika parowego, natomiast mamy rodzaj wydobywanej z ziemi magii, więc można powiedzieć, że w gruncie rzeczy jest to inna forma zdobycia energii. Ale mamy podziały klasowe, nieco inaczej ułożone niż w rzeczywistości wiktoriańskiej Anglii, ale ta wiktoriańskość się przejawia. I mamy buntownika, który jakby na tym tle poznaje świat. A buntownikiem tam można stać się dużo łatwiej niż dziś, dlatego że ta magia wypacza. Wypacza jej użytkowników, a że każdy jej używa, każdy w każdej chwili jest w tym sensie zagrożony. I to jest ta powieść, którą polecam do przemyślenia. Natomiast jeśli chodzi o bardziej rozrywkowy steampunk, to mimo wszystko Upadek i Rien Marty Wells to jest naprawdę bardzo przyzwoicie napisane. Niestety po polsku nie ma ostatniego tomu. Jest prequel, za to nie ma całej trylogii. Zapewne nie najlepiej się sprzedawała, szkoda. Bo to jest kawałek faktycznie literatury rozrywkowej, taki na wakacje. Jeżeli chodzi o historie alternatywne, to najlepszą specjalistką w Polsce jest Natalia Lehmann i niedawno wydała na ten temat niesamowitą książkę, którą przy okazji wszystkim polecam. Polecam właśnie steampunk i historie alternatywne, więc jeżeli ktoś chce zapoznać się od takiej strony bardziej naukowej z tematem, to szczerze ją polecam. Ja oczywiście przypomnę w tym momencie po raz kolejny Rosaj i Spisek przeciwko Ameryce jako wybitną kreację. Ale w takim razie nie można zapomnieć o klasyku, który ja akurat mam do niego stosunek dość ambiwalentny, no ale bez wątpienia Człowiek z Wysokiego Zamku Filipa K. Dicka jest tutaj
absolutnym koniecznością dla tych, którzy historią alternatywną się interesują. I żeby przejść również na grunt polski, bo polska literatura bardzo lubi, mamy nawet całą serię, to się nazywało Zwrotnica Czasu, prawda? Wydawane przez jakiś czas w Polsce. Ale ja chciałbym podpowiedzieć inną, tak trochę na przekór różnym ludziom. No, nie jest to może wybitna literatura, ale przepraszam Witoldzie, ale jest, chociaż jedna powieść jest niezła. Znaczy chodzi mi o tetralogię o Witelonie Witolda Jabłońskiego, czyli Gwiazda Wenus, Gwiazda Lucyfer. To jest naprawdę bardzo ciekawe przetworzenie historii przez pryzmat historii alternatywnej. Witelon to postać autentyczna, mag, alchemik, nawet się jakieś dzieło o szkle, o tworzeniu szkła zachowało jego z przełomu z drugiej połowy XIII wieku. On sam i z tego kreuje jakby, on staje się narratorem tej powieści i to jest naprawdę dobrze napisane, przy czym oczywiście z historią autentyczną tam nie ma nic wspólnego, znaczy zachowane są podstawowe fakty, natomiast on je cudownie reinterpretuje, podobnie jak słabsze literacko słowo i miecz reinterpretuje wątki pierwszych władców piastowskich, no i dzięki temu stał się słynny w pewnym wiadomym kręgu słowianofilskim, że się tak delikatnie wyrażę. I to może tyle ode mnie. A jeszcze cię, Mirku, zapytam, a jeśli chodzi o post-apo? No z post-apo to ja mam problem, bo ja czytam teraz bardzo dużo post-apo, ale przepraszam, z czystym sumieniem nie potrafię polecić. Słuchacz polecał z tego świata książki, ja nie jestem do tego skłonny. Nie uważam, by była to dobra literatura, więc tutaj zamilknę, a myślę, że są tutaj lepsi specjaliści ode mnie, którzy akurat postapo takim na bardzo wysokim poziomie, typu Ostatni Brzeg, się wypowiedzą, a to co ja czytam, to nie, absolutnie. Dzięki. To w takim razie, Krzysztofie, zapraszam Ciebie. To zadawaj mi konkretne pytania, bo trzy zupełnie od gatunki wrzuciłeś do jednego worka, to lubiłem oczywiście. Ale one się oczywiście troszkę łączą. Dobrze, to zacznijmy od steampunku. No to The Difference Engine. Gibsona Sterlinga akurat, pisarz i popularyzator, który też jest niezłym pisarzem od razu to. I steampunku ja muszę powiedzieć, że znaczy to jest znowu konstrukt teoretyczny i to jeszcze bardziej bezczelny niż... Znaczy, może i cyberpunk nie był bezczelny, może to było wykorzystanie okazji. A steampunk to jest w ogóle skok na kasę, bo to jest termin przez Jittera bodajże, tak się nazywał ten pisarz, jest zbyt dobrze znany, czy nazywa nadal, który po prostu napisał po kolegach, że on ma taki pomysł, żeby podbić krytykę i zarobić trochę kasy, wymyślając sobie taki nurt, którym nie rewolucja przemysłowa nie... Następuje inaczej po prostu. I ja w tym specjalistą nie jestem. Traktuję to wszystko z lekceważeniem, wyjąwszy właśnie Difference Engine, bo polski był świk różnicowy. Prawda? I sam tłumaczyłem steampunkowego Hodera, którego mogę z czystym sumieniem powiedzieć jako literaturę rozrywkową, z ambicjami, we mnie obudziła ambicje i prześledziłem losy Sir Richarda Bartona od narodzin aż do śmierci. Był to człowiek wyjątkowy, genialny, jest takim moim bohaterem, zwłaszcza ten jego zwyczaj, że miał w wielkiej pracowni ustawione 5 biurek i na każdym biurku złożono odrębną robotę. Tu było tłumaczenie Tysiąca i Jednej Nocy, tu była rozprawa o islamie, tu było coś, tam było coś, tam było jeszcze coś i on sobie siadał, przechodził od biurka do biurka, i od stołu do stołu i kontynuował tę robotę. No i oczywiście przeczytałem całego Swinburna, który kilkakrotnie kandydował do Nobla i za każdym razem mu Nobla nie dawali ze względów obyczajowych czysto. A był poetą genialnym. I jeżeli kogoś Mark Hodder
zarazi takimi zainteresowaniami, no to bym się tylko cieszył, że jest nas dwóch. O steampunku tyle, co dalej? Jeśli chodzi o tę powieść, znaczy to, ten utwór Sterlinga i Gibsona, to chyba po polsku było Maszyna Różnicowa. Maszyna Różnicowa. Dobrze, to jeszcze zapytam cię, Krzysztofie, o post-apo. Znaczy są dwie literatury postapokaliptyczne. Jedna to są książki postapokaliptyczne, które mają w sobie mnóstwo arcydzieł. Na czele właśnie z Ostatnim brzegiem, który jest dziś książką zupełnie niezrozumiałą niezrozumiałą dla czytelnika i nierozumianą przez czytelnika, bo jest to odczytywane jako romans. W momencie zagłady książka jest znacznie bardziej skomplikowana i współczesny czytelnik nie potrafi nawet powiedzieć, kto jest jej głównym bohaterem. Ale to jest inna rzecz, może rzeczywiście nie ktoś to wie, jak chce się mocno zdołować, albo będzie mu wakacje lał deszcz i chciałby wpaść w odpowiedni nastrój melancholii i ponuractwa, to może to sobie zabrać na wakacje i czytać. Natomiast i to jest postapokalipsa, czy żelazny, no. Damnation Alley, ale jako ten pierwszy. Ale oczywiście. No jako przykład wzorcowy to jest też do czytania i to zdaje się ukazało się albo ukaże się szybko po polsku, więc będzie i e-book w nowym wydaniu. I jest to, znowu mamy przykład jak pisać, to jest taki przykład jak Petecki, czyli jak dobrze pisać literaturę rozrywkową. Jest to książka czysto rozrywkowa, ale jest ona tak zrobiona, że po prostu wymaga napięcia, skupienia, empatii i wtedy, kiedy się, jeśli się tymi cechami dysponuje, budzi entuzjazm. Żelazny ukazał się w czwartek, tak w ogóle. A, ukazał się. A, no to już jest. Tak. Czwartek. Trafiłem w dziesiątkę. I to jest postapokalipsa, natomiast u nas rozkwit ten pseudo-podgatunek, pseudo-fantastyki, pseudo-rozrywkowej, który się nazywa postapo i tam przeważnie to się zresztą od Czernobyla chyba zaczęło, prawda, że to jest jakaś zagłada i stalkerzy łażą i coś, a potem już było postapo takie, ono jest prawie zawsze atomowa albo spowodowana atakiem na miasto i o ile się nie mylę, prawie całe toczy się nie wiem dlaczego w metrze. Nie wiem, co robią mieszkańcy Krakowa na przykład. W przypadku postapu prawdopodobnie wymierają na ulicach, do piwnicy nie zajdą, bo to nie jest metro. Nie, no metro sobie pobudują. Metro sobie budują w tym czasie. Tam pozycje lepsze i gorsze, dlaczego, że w najlepszych przypadkach służy to tylko jako tło, natomiast sama fabuła dotyczy czegoś zupełnie innego. Tutaj przykładem jest pierwsza książka z tego trzytomowego cyklu o warszawskim metrze Bartka Biedrzyckiego, która jest dość udaną powieścią o dorastaniu Camino Fej, czyli o poszukiwaniu ojca i ma bohatera młodzieżowego, a cała ta otoczka postapokaliptyczna to nie jest nawet mise en scène, to jest tak namalowane. Tło namalowane, jak do, kiedyś malowano do fotografii, prawda, na plaży ustawiano, na plaży takiej brudnej, kamienistej naszej w Jastrzębiej Górze ustawiano dekoracje z palmami i tam się wsadzało łeb i robiło zdjęcie. Więc natomiast do postapo mam generalnie stosunek Mirka, więc na ten temat się nie wypowiadam. A postapokalipsę już powiedziałem. Trzeba rozróżnić postapokalipsę i postapo. Dzięki, Krzysztofie. Ja tylko wspomnę, że jeszcze była taka w latach 80. książka Baranieckiego, Głowa Kasandry, którą myślę, że też spokojnie... Kradniesz. Jak można było o tym zapomnieć? Oczywiście. Ale jeśli, ponieważ zadałeś pytanie o mieszkańców Krakowa, no to przecież Majka napisał w tym cyklu Metro
napisał bodajże dwie opowieści, które się gdzieś tam... No, w krakowskim metrze, tak? No to jest... No nie tyle w krakowskim metrze, co w krakowskich bunkrach przeciwatomowych, ale gdzieś tam się w ten cykl metro wpisują. Dobrze. Ja poproszę w takim razie... No czekaj, Wiktor, jeszcze coś, no tak? Nie zamykam, jeszcze alternatywne historie chyba były. Jasne, tak, to prawda, przepraszam. Ale alternatywne historie, no to też jest odkrywczy tutaj nie będę, no bo jest oczywiście Dick, człowiek z Wysokiego Zamku, no to każdy z nas wymieni na pierwszym miejscu. Była ta seria, Mirek ją wymienił już, ta seria Zwrotnic Czasu. I co by było? No i to by było właściwie to, no. Robił, Konrad Lewandowski robił udane igraszki z Powstaniem Styczniowym. Także z tym szukać w obrębie tych nazwisk. Okej, okay. Dziękuję. To znaczy można by było tutaj jeszcze jedna rzecz, to też dla nauki, można by było wymienić tutaj najwybitniejszą literacką powieść, oryginalnie wydaną przez Narodowe Centrum Kultury, a później ona miała wydanie komercyjne, czyli Burzę Maćka Parowskiego. Z tym, że to jest też temat na osobną rozmowę, dlatego że Burza de facto nie jest historią alternatywną. Ona nie przedstawia żadnego elementu historii. To, że odwróciły się losy września, nie ma przełożenia na historię, nie wiemy, co się stało w momencie, kiedy Hitler został pobity w kampanii wrześniowej, nie tylko przez Polaków. Ale abstrahując od tego delikatnego rozróżnienia teoretycznego, ja mogę polecić jako alternatywną historię, w cudzysłowie, Burzę Maćka Parowskiego, dlatego że to jest tour de force literackie. To jest po prostu wspaniale zrobiona wielka literatura. A przy czym zabawy przy lekturze odczytywania tych wszystkich erudycyjnych nawiązań maćkowych jest mnóstwo. To jest po prostu wzorzec, jak prawdziwy fachowiec pisze prawdziwą fantastykę. Dzięki, Krzysztofie, dzięki. Wiktorze, to co ty powiesz o steampunku, historii alternatywnej i post-apo wreszcie? Króciutko, jestem bardzo wtopany w rozpaczy, że nie odebrałeś szybciej głosu Krzysztofowi. Spróbuj odebrać mi głos, Wiktor. No to właśnie jest dosyć, to jest dosyć ciężkie zadanie, Wiktorze. Nie narażaj mnie na tego rodzaju... No więc tak, no niestety tylko, że w tym razem przywalę tobie, Marku, trochę, bo zostawianie rzeczywiście historii alternatywnych, nawet tego typu jak właśnie Burza Maćka Parowskiego z post-apo, czy z apokaliptyczną literaturą, czasami jest trochę karkołowne, to zupełnie niestety są zupełnie dwie odrębne części medyzy. Natomiast jeżeli już Burza została wymieniona, to ja na sam koniec odniosę się tylko wyłącznie, nie do powieści, ale do jednego postapokaliptycznego opowiadania, które zresztą kiedyś, do którego odnosiliśmy się w trakcie audycji Bibliotekarium, czyli do domu Roya Bradbury'ego. Polecam to krótkie opowiadanko wszystkim miłośnikom postapokalipsy. Nadejdą deszcze. Nadejdą deszcze. No. Nadejdą deszcze. Wiesz, Wiktorze, tak z punktu widzenia logiki, to wiesz, no historia alternatywna, czy postapokaliptyczne opowiadanie, to też jest jakiś rodzaj historii alternatywnej. Ale dobrze. Tak, ale zastosować, Marku, zastosować logikę do literackiej fantastyki. Jasne. To jest zadanie, zwijanie się w prece. To była druga część, którą miałem zamiar wypowiedzieć, że to jednak tak prosto nie działa, ale oddaję teraz głos Andrzejowi. Marku, czy ja mógłbym jeszcze... Andrzej, mogę wejść na chwilę? Ale mów.
Bo ja przepraszam sobie dopiero teraz, znaczy tak, moja głupota. Tak naprawdę, jeżeli mówimy o historii alternatywnej, zwłaszcza w Polsce, to podstawowe nazwisko to Teodor Parnicki, który pisał powieści historyczno-fantastyczne, zanim stało się to modne. Moja głupota, może dlatego, że pisałem o nim lata, więc już aż za bardzo stał się dla mnie przyzwyczajony. Ale dwóch głupich. Ale to on w pewnym momencie postawił moim zdaniem kluczową definicję historii alternatywnej i właściwie należy się do niej zawsze odnosić. On powiedział coś takiego, że dla niego historia alternatywna, bo mniej więcej takiego pojęcia używał, jest wtedy, kiedy przygląda się historii, wyjmuje z niej jeden klocek i zastanawia się, co będzie dalej. W Muzie Dalekich Podróży, bardzo trudnej powieści, takiej faktycznie nie na lato, więc niech mnie to usprawiedliwia, że Parnickiego nie przywołałem, zastanawia się, co by było, gdyby Polacy wygrali powstanie styczniowe, i nagle mu wyszło, że Mickiewicz byłby szefem bezpieki, i tego typu historie mu powychodziły, ale niestety nie najlepiej to się kończy, tak? To znaczy on, no właśnie, na tym polega siła dobrej historii alternatywnej, że przewidując inną historię, trzyma się rzeczywistości tak bardzo, jak tylko się da. I to jest jakby siła dobrej historii alternatywnej. A sam gatunek tak naprawdę zaproponowali wcale nie pisarze, ale historycy, bo mniej więcej od lat 50. Na Zachodzie jest bardzo popularne studia pod tytułem Co by było, gdyby? Wbrew pozorom uważam, że tego bardzo brakuje w polskiej szkole, bo to uczy kreatywnego myślenia. Bo co by było na przykład, gdyby Krzysztof, pewnie mnie, może mnie nie poprawi, może poprawi, gdyby się okazało, że ustalając konstytucję amerykańską, Amerykanie wybraliby język niemiecki jako obowiązujący, a nie angielski, co podobno przeszło wcale nie taką dużą liczbą głosów. Kilku głosów brakowało. No i wtedy można stuć bardzo ciekawe dywagacje, co by się wydarzyło w kolejnych wiekach, prawda? Więc jest tyle mojego do powiedzenia. Tak, oczywiście. I nie. Ja już to będzie kończę tytułem usprawiedliwienia pisarza, któremu oddałem 10 lat życia. Tam jest przy badaniach historii alternatywnych i w różnych wersjach, zresztą pod innymi nazwami, jest taka słynna amerykańska praca, co by było, gdyby kolej nie powstała, linia ta międzyograniczna. Dla amerykańska nie powstała amerykańska kolej wtedy, kiedy powstała. To jest no właśnie, więc mamy tego typu możliwości myślenia innego. I tego u nas bardzo brakuje, bardzo. Andrzeju, zapraszam ciebie. No właśnie, oprócz tego, że właśnie mi pokradliście dwie pozycje, bo i Baranieckiego, no i Parnickiego, to ja tak, zacznę od historii alternatywnej. No to jest Związek Żydowskich Policjantów, pana Michaela Czabona, chyba tak to się jego nazwisko wymawia. Ta Alaska wynajęta Żydom zamiast Izraela, wspaniała sprawa. Zresztą ta cała otoczka, no trzeba znać, przy czytaniu wypadałoby znać odrobinę kultury żydowskiej, o co w zasadzie w Polsce nie powinno być trudno, bo byli naszymi sąsiadami dosyć długo, czy współobywatelami. A teraz tak, steampunk. To zgadzam się z Krzysztofem, to jest kompletnie sztuczne. Kompletnie sztuczne, wymyślone, oprócz tej maszyny różnicowej, to ja nie bardzo wiem, co tam... Co, i był to potem taki worek, do którego wrzucano wszystko, oczywiście tam diesel, szlony i takie różne cuda. Co polecam? No właśnie, jedno dla mnie to jest steampunk, to jest zeszłoroczne opowiadanie Ani Hryczyszyn, Detektyw Fix i Sprawa Mechanicznego Skafandra, nominowane do nagrody za Lidla. Gdzie chyba myślę, że Anna Krycyszyn znalazła swoją część fantastyki. Opowiadanie uważam sam osobiście za świetne. I teraz druga sprawa. Sam autor, czyli Jan Maszczyszyn, twierdził, że trylogia solarna to jest steampunk. No ja się z nim nie do końca zgadzam. Jeżeli ktoś nie zna trylogii solarnej, to... Aha, bo Verne właśnie nam wrócił.
No to jest tak w stylu Wernowskim napisana rzecz o przyszłości, dosyć skomplikowane to jest. Uważam, że to jest świetna pozycja, przy czym ja znam wersje autorskie, można powiedzieć, dwie następne powieści Janka, czyli Necrolotum i Chronometrus. No nie przebija się do wszystkich, no ale no dobra. To nie jest książka dla masowego czytelnika. To nie jest książka dla masowego czytelnika. Znaczy te powieści nie są dla masowego czytelnika, wymagają odczytania, ale myślę, że to już widać po opowiadaniach tych jeszcze z lat 80. Janka, że on pisał na tym poziomie, że faktycznie, a to trzeba jeszcze myśleć przy czytaniu, to jest dosyć skomplikowane. Oczywiście ja się zgadzam z Mirkiem, Wieki Światła to jest po prostu wiek. No nie wiem, to ciarki chodzą po plecach przy lekturze. A teraz przejdźmy do tej postapokalipsy. Pomijając wszystkie problemy znaczeniowe, to ja tylko przypomnę tak. Gdzie dawniej śpiewał tak Kate Wilhelm. No przecież znakomita pozycja. Może już trochę zapomniana. Tak, lata 70. pierwsze wydanie. Lata 70. pierwsze wydanie. I też pierwsze wydanie polskie dwóch powieści pisarza nowofalowego. Przy czym to już Krzysztof wspominał chyba w którymś z poprzednich naszych spotkań, że nowa fala była ograniczona do literatury brytyjskiej. Nie istniało takie zjawisko w literaturze amerykańskiej. Tam był pan Cooper, który napisał Testament Overmana i Zdobywcy Przestworzy bodajże. To też wyszło w tej serii pierwszy raz czytelnika. Tak. No, obydwie to są takie, można powiedzieć, klasyczne, postapokaliptyczne pozycje. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, bo tu się też pojawia ten temat, powiedzmy, klonowania, podobnie jak u Kate Wilhelm, w drugim jest społeczeństwo. To ja myślę, że nawet ktoś, kto by teraz przeczytał Zdobywców Przestworzy, to by w pierwszym momencie pomyślał, że to jest steampunkowe, prawda? Bo tam też jest bardzo to społeczeństwo takie nie ma elektroniki tam, marzenie o lataniu, które jest zabronione, balony, cuda, a nie, a to jest postapokalipsa. Przy czym ja chciałbym jeszcze przypomnieć jedno opowiadanie Ursuli Le Guin, to się bodajże Mistrzowie nazywa, tak? Mistrzowie. Tam też jest świat postapokaliptyczny, gdzie nawet liczby wolno zapisywać tylko w notacji rzymskiej, a nie arabskiej. No w zasadzie to wszystko, bo co tu można mówić? Może, że trochę nam się zbiło. W każdym razie steampunk mówię, to dla mnie... Aha, i wracamy do Janka Maszczyszyna. On sam zaczął używać tam na swoim fanpage'u na Facebooku określenia retrofikcje i ja to bardziej pasuje. To są retrofikcje. Bo ja nie wiem, może narracja, takie umiejscowienie, ale bardzo, horyzonty są bardzo, bardzo szerokie. No to z mojej strony tyle. To ja... A, no oczywiście Chłopiec i jego pies, no ale to Ellisona, no to wiadomo, to już padło wcześniej. To teraz ja jeszcze zwrócę uwagę na to, jak łatwo jest przeoczyć rzeczy oczywiste. Natchnąłeś mnie, Andrzej, mówiąc o książkach brytyjskich, nie amerykańskich. Otóż wszyscy znamy, wszyscy podziwiamy i nikt z nas złego słowa nie powie, a nikt nie wymienił tutaj francuskiej postapokalipsy. No. Nie, wszyscy znają. Planeta Małp. Jest powieścią francuską. Tak, oczywiście. Całą francuską klasyką postapokalipsy na bardzo wysokim poziomie. Takim poziomie, zgadza się. Pierre Boulle nazywał się. Pierre Boulle, tak. To teraz ja, bo... Zrozumiem Wiktora, dlaczego chciał być ostatni. Otóż mnie też się nasunęło kilka tytułów. Na przykład Johna Wyndhama
gentryfidów i pod czwarki. To też takie post-apo, moim zdaniem, czy post-apokalipsa, dobrze, post-apokalipsa, o której warto pamiętać. Ja wiem, że szczególnie poczwarki zrobiły na mnie spore wrażenie. Chociaż gentryfidów, wiem, że to była książka, na którą bardzo długo polowałem w latach 70., bo nie mogłem jej nigdzie dostać i w końcu się udało. Pamiętam też takie opowiadanie, czytałem je pierwszy raz po rosyjsku, Fritza Libera, Wiadro powietrza. To też taka postapokaliptyczna wizja. Dalej i taka książka, którą bardzo, bardzo zapamiętałem, a mianowicie ja to znałem w wersji Kantyczka dla Leibowica. I to też jest, to jest książka Waltera Millera. To jest książka, która robi wrażenie. Myślę, że do dzisiaj robi wrażenie. I to jeśli chodzi o post-apo, to by było z mojej strony wszystko. To takie dodatkowe tytuły, które bym wrzucił do puli po prostu. Gdzieś doszliśmy w sumie do końca tych tytułów dotyczących science fiction. Militarna jeszcze została. Co jeszcze zostało? Military. Fantastyka militarna, nie? A, no też. Możemy o niej porozmawiać bardzo chętnie. No to jak się wyrwałeś, Krzysztofie, to zapraszam. Oddaję ci głos. Ja się wyrwałem, ponieważ miałem nadzieję, że będę pierwszy, ponieważ nie zabiorę nikomu przyjemności wymienienia. Nie będę się z nikim spierał na temat, kto pierwszy wymienił prawdziwe klasyki, a polecę tylko dwa króciutkie opowiadanka, które do tej pory robią na mnie wrażenie i które chętnie bym wznowił. Niestety są one poza moim zasięgiem. Pierwsze to jest Frederick Brown, Arena to się po polsku nazywało. Kto z was to czytał? W krokach nieznane przecież było. W krokach nieznane było. Tak? I drugie opowiadanie, które miałem przyjemność opublikować w Starym Feniksie, wspaniałe opowiadanie Freda Saberhagena, Skrzydła z cienia. Och. Okej. Okay. Ja od razu powiem, że się podpinam pod to, co powiedział Krzysztof, i nic więcej nie wymienię, bo te dwa opowiadania to jest... To jest klasa sama dla siebie, prawda? Klasa sama dla siebie. No Saberhagen po prostu... Wymiata, jak mówią młodzi. Wymiata, tak. A w Arenie masz przecież odtworzenie tego wspaniałego zwyczaju pojedynku wodzów. Pojedynku, tak. Pojedynku rycerskiego. Zamiast niszczyć się nawzajem, odbywa się pojedynek przedstawicieli dwóch cywilizacji. Jak to jest zrobione? Do tej pory nie wiem, dlaczego mi się to tak strasznie podoba i tak strasznie utkwiło w pamięci, ale fakt, że utkwiło. Czy ktoś jeszcze o tej militarnej fantastyce chciałby powiedzieć? Zapraszam. No nie, nikt nie ma nic do powiedzenia o Heinleinie. Ja bardzo chętnie. No Wiktorze, zapraszam. Ale zaskoczę was. Otóż z fantastyką militarną nie ma to wiele wspólnego, natomiast książka ta była już dzisiaj wymieniana. Natomiast pewien klimat taki militarny klimat w tej książce ewidentnie jest. To jest po prostu niezwyciężony Stanisława Lema. Ha, no fakt. Ja przynajmniej tak go odbierałem. No. No niewątpliwie. Jakby się chcieć podpiąć, to jeszcze te Dalekie szlaki Śniegowa, one też mają taki, tam się nieustannie walczy z tą cywilizacją złych wrogi. Więc to też jakiś aspekt militarny tam się pojawia i to dosyć mocno. Oczywiście, no ale tu jest to pomieszanie space opery. Dokładnie. Z taką militarną, dokładnie. Ja wspomnę jeszcze formy chaosu i wojna chaosu chyba Kappa, to też w fantastyce się ukazało, gdzie ten aspekt taki militarno-szpiegowsko-agenci też się przewija. Ja myślę, że ciężko rozróżnić nawet chyba w tej chwili. Ale to, co powiedział Krzysztof, no to jest tak top. Znaczy, ponieważ fantastyka nie da się przebić. Jest pisana w Polsce i jest obok tego stalkerstwa i postapo dość mocno promowana, więc uznałem, że warto po prostu
wspomnieć, że są bardzo dobre przykłady tej fantastyki, przy czym fantastyka militarna tym się różni od space opery, że nie ma, fantastyka militarna nie ma aspektu poznawczego. Ona ma po prostu, toczą się bitwy i to, co wynika, jest treścią książek, jest to, co z tych bitew wynika. No tak jak w przypadku Heinleina jest światopogląd, czy Haldemana jest krytyka wojny, no powstawały wspaniałe książki, które się opierają właśnie na tym, że przedstawiciele cywilizacji napieprzają się nawzajem. O Heinleinie to mówisz o Kawalerii Kosmosu? Tak. Szanowni uczestnicy, przeszliśmy przez podgatunki, też niektóre tylko, science fiction. Patrzę na zegar, każda audycja ma najlepsze to w sobie, że się kiedyś kończy. Natomiast została nam, zdaję sobie sprawę z tego, że zostało nam fantasy. Fantasy też jest dobra na wakacje, w związku z czym tylko powiem o kilku rzeczach. Otóż fantasy ma też swoje podgatunki, mamy low fantasy, mamy high fantasy, mamy dark fantasy, mamy wreszcie urban fantasy, heroic fantasy. Ja nie chciałbym rozbijać, w związku z tym, że czas nas pogania, nie chciałbym rozbijać tego na poszczególne podgatunki i zapraszam uczestników do wypowiedzi na temat fantasy, ale właśnie tak zbiorczo, na temat różnych może podgatunków, z uwzględnieniem różnych podgatunków oczywiście, ale taką zbiorczą. Może z tego zrobić drugą audycję, dlatego że fantasy w tym wypadku jest tematem znacznie obszerniejszym niż ona była fantastyka naukowa. Nie boję się tylko, kiedy my tę audycję zrobimy, bo okej, podyskutujmy chwilę na antenie, bo pod koniec miesiąca jest Nidzica i ciężko będzie zrobić audycję z Nidzicy. A właśnie, bo z Nidzicy można spokojnie zrobić audycję. Ilu uczestników? Można, że to po co? Tam jest słaby zasięg, jeśli chodzi, bo już praktykowaliśmy z Wiktorem to w zeszłym roku. Słabe połączenie jest po prostu. Ale można taką audycję nagrać. I no właśnie. Może to jest dobry pomysł. Właśnie. No to dlaczego ja będę bronił mojego pomysłu? Jako ale to jest bardzo dobry pomysł. Że możesz mnie wyrzucić z audycji, bo próbuję tutaj bosować strasznie. Otóż ten podział, który przedstawiłeś, fantasy, ja się w nim nie mam nic do powiedzenia. To jest podział archaiczny, który w tej chwili w ogóle nie funkcjonuje, on w ogóle nie działa. I w momencie, gdybyśmy chcieli potraktować słuchaczy uczciwie, trzeba by było ten sam podział fantasy trzeba by było przepracować od początku do końca. Ten, wiesz, dark, high i tak dalej, no to jest podział, który nie funkcjonuje, no już w żaden sposób, on jest w muzeum. W tej chwili są lepsze podziały i dające po prostu większą satysfakcję da słuchaczom porządkowanie książek według jakiegoś kryterium w miarę nowego niż według kryterium, które nie ma rąk i nóg. Okej, Krzysztofie, powiem w ten sposób. Czy ten podział ma sens, czy nie ma? Ja po prostu zetknąłem się z ludźmi, którzy go w dalszym ciągu używają, więc to tak, jakby... No tak, to, tak, no, po prostu lepsze więc, jest wrogiem dobrego. To jest no dokładnie, ale nasi słuchacze mają na żywo okazję zaobserwować, jak się rodzi nowa audycja, bo mnie się wydawało, że to będzie ostatnia audycja, ta właśnie, którą w tej chwili uczestniczymy, będzie ostatnią audycją przed wakacjami i spotkamy się gdzieś we wrześniu. A tu się okazuje, że ponieważ większość uczestników będzie obecna we wspomnianej Nidzicy, czy właściwie nie Nidzicy, a w Mierkach, to tam sobie rzeczywiście nagramy audycję, którą Państwu wyemitujemy gdzieś na początku lipca i tym to sposobem okaże się, że polecanki zostaną przedłużone i po prostu jeszcze przed takimi prawdziwymi, ostrymi wakacjami jeszcze raz się spotkamy w rozmowach o fantastyce. Czy mamy konsensus w tej sprawie? Zapytam. No ja jestem absolutnie za.
Jak najbardziej. Jak najbardziej. No to super, to bardzo się cieszę. W takim razie dziękuję wszystkim uczestnikom za polecanki. Dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję także słuchaczom za to, że chcieli nas posłuchać. I cóż, zapraszamy w takim razie na kolejne rozmowy o fantastyce. Na początku lipca się pojawimy w eterze. Tym razem z puszki, nie na żywo, ale będzie, przypuszczam, tak jak to zresztą zasygnalizował Krzysztof, będzie ciekawie. Porozmawiamy sobie o polecankach w gatunku fantasy. Jeszcze raz dziękuję wszystkim. Dobrej nocy, dobrych lektur po prostu. Tak jest. Dla nas. Dobranoc. A ja przepraszam, wszystko złe to ja. Nie. Aha, ja tylko na koniec chciałbym powiedzieć, ponieważ mnie w Mierkach nie będzie, ale ja Marcie i Mirkowi przekażę moje polecanki i będą mieli okazję. Ja jeszcze jestem uwiązany różnymi rzeczami, między innymi pracą, ale to już niedługo. Potem będę mógł się zacząć udzielać. Krzysztof, w razie czego ja cię popieram w tej sytuacji, więc powiedziałeś to, co też chciałem powiedzieć a propos tego przesunięcia audycji, żebyś nie czuł się samotny. A, dziękuję ci, to jest męska solidarność. Nie, intelektualna. Intelektualna, dobrze, niech będzie. Dla mnie to lepiej, dzięki serdecznie. A za polecanki słuchacze Radia Paranormalium gorąco dziękują silnej drużynie z audycji Rozmowy o Fantastyce. Dzisiaj w składzie Marek Żylkowski, Wiktor Żwikiewicz, dr Marta Kłać-Kocot, Krzysztof Sokołowski, Andrzej Kruk-Apet i, jeżeli dobrze pamiętam, również dr Mirosław Gołuński. Chyba dobrze pamiętam. Audycję od strony technicznej jak zawsze obsługiwał tylko magister, ale jednak Marek Sękiewelios, Radio Paranormalium, paranormalny głos w twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie. Dobranoc. Już za około miesiąc, a o terminie emisji tej audycji, tego odcinka z taśmy poinformujemy oczywiście jak zawsze na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl oraz na naszych profilach na Facebooku i być może również na Instagramie. Radio Paranormalium, dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl